Dzień dobry Państwu, nazywam się Błażej Chrapkowicz. Kiedyś było 9,5 tygodnia, teraz jest Krypfiesta 9,5. Kiedyś był okrągły stół kontrowersyjny politycznie, a teraz będzie okrągły stół ze scenarzystami. Kto wie, może nie mniej kontrowersyjny, to już ocenę zostawimy Państwu. Ze mną wspaniali scenarzyści i scenarzystki oczywiście. Dzień dobry, jest z nami Krzysztof Rak. Cześć. Kaja Krawczyk-Wnuk. Dzień dobry. Łukasz Maciejewski. Dzień dobry. Marta Szymanek. Dzień dobry. I last but not least Mateusz Pacewicz. Cześć. Będziemy rozmawiać o, cóż za zaskoczenie, scenariuszach, o procesie powstawania scenariuszy, ale też myślę o dużo o tym, jak scenarzysta czy scenarzystka, jak ten zawód jest postrzegany w Polsce i czego właściwie potrzeba, żeby był postrzegany być może jeszcze lepiej, żeby ta sytuacja była jeszcze lepsza. Ale zacząłbym od takiego pytania podstawowego, ale myślę, że z moich doświadczeń wynika, że odpowiedzi na to pytanie jest tyle, ile scenarzysta i scenarzystek, czyli czym dla was jako forma w ogóle jest scenariusz? Czy to jest tekst literacki, czy to jest struktura, baza opowieści, czy to jest raczej taka mapa drogowa dla reżysera, reżyserki? W jaki sposób na to patrzycie? I wszyscy się teraz wyrywają do odpowiedzi. Ja może zacznę, mam dwie odpowiedzi, bo takim naturalnym myśleniem o scenariuszu jest dla mnie ten tekst literacki. I myślę o tym jednak jako o tekście literackim, który musi być w tym sensie też tekstem literackim, żeby był możliwie komunikatywny dla osób z bardzo różnym backgroundem, prawda? Bo w ekipie filmowej tak naprawdę mamy z jednej strony reżysera, ale też operatora, później osoby techniczne, wszystkie te działy, też mamy decydentów z całego świata, którzy mają różny też kontekst kulturowy. Więc w tym sensie mam takie wrażenie, że to powinien być tekst możliwie jak najbardziej komunikatywny i dlatego zdecydowanie bardziej literacki, a nie techniczny. Natomiast zauważyłem, że moja jakby praca jako scenarzysty w moim poczuciu kończy się dopiero z ostatnią, już nienaruszalną układką filmu. Czyli że ja nie myślę o tym, że skończyłem pisać scenariusz w momencie, w którym na przykład nawet są zamknięte zdjęcia, tylko w momencie, w którym ja wychodzę z ostatniej kolaudacji i dostaję gwarancję od wszystkich, że już nic się nie zmieni. I wtedy dopiero mogę spać w 100% spokojnie. Więc to są trochę takie dwie różne odpowiedzi, że o samym tekście myślę jako o tekście literackim, ale o moim jakby zaangażowaniu w opowiedzenie historii filmowej poprzez pracę nad scenariuszem, myślę jednak jako o procesie, który kończy się dopiero wraz z ostatnią układką montażową. To ryzykowne słowo nie tylko chyba w życiu scenarzystów. Gwarancja. jak wy na to patrzycie? Ja myślę, że scenariusz się też zmienia i myślę, że w jego pierwszych wersjach jest bardzo bliski temu, o czym mówi Mateusz, bo to grono osób, które mają do czynienia ze scenariuszem jest bardzo szerokie i to nawet jest nie tylko ekipa, ale również decydenci. Mhm. Komisje filmowe, PISF, producenci i to w różnych krajach, często w różnych wersjach językowych, więc on faktycznie, ten scenariusz musi być takim, taką opowieścią literacką, która jest zrozumiała dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy czytają dużo i niekoniecznie zawsze się na tym super skupiają. Natomiast myślę, że im bliżej zdjęć, tym bardziej to się staje takim, z braku lepszego słowa, dokumentem planowym. Czyli tym więcej jest tam takiego warsztatu stricte filmowego, a mniej literatury. Tak mi się wydaje. Ja mam takie doświadczenie, że to zależy trochę od reżysera. Znaczy zależy, z kim się pracuje. Bo niektórzy reżyserzy nie cierpią literatury i nie cierpią języka takiego pełnego przymiotników, a niektórzy lubią. To zależy od reżysera i jakby scenarzysta powinien się do tego dostosować i wiedzieć, jaki scenariusz powinien pisać i czy powinna tam być więcej literatury, czy mniej. Więc ja osobiście jakby unikam literatury, bo wiem, że to i tak się skończy na takim bardzo technicznym dokumencie. Koniec końców, oczywiście, jeśli producent i reżyser dowiozą scenariusz do produkcji, więc jakby trochę mi się nie chce wysilać na literaturę, skoro wiem, że i tak się skończy to jakby czytanie w pionach i takim technicznym poprawianiem scenariusza, więc jakby ja unikam osobiście literatury. Mhm. Ja nie wiem, dla mnie właśnie ciekawe, że poszło w kierunek literatury. Dla mnie scenariusz to obraz, struktura i emocje. Jakoś nie umiem patrzeć na tekst jako litery czarno na białe, choć on tym jest scenariusz, ale pisząc, jakby moim narzędziem jest bazowanie na
na emocjach, na tym, co widzę, trochę takie, myślę, skillsy bardziej. Nie uczyłam się w kierunku aktorskim, ale myślę, że trochę takie, natomiast oparte na strukturze. Jakby scenariusz ma różne swoje etapy w zależności od tego, na jakim, jakie to jest etap pracy, czy to jest początek, pierwsze drafty, czy to jest już etap preprodukcji, kiedy faktycznie ta techniczna strona jest taka bardziej odczuwalna, żeby było jasne, ile kto jest w danej scenie i tak dalej. Już wtedy nie szlifowanie dialogów. I potem on wraca przy montażu właśnie, tak jak powiedział Mateusz, żeby z tego, co powstało na planie, cały czas jednak opowiadała się ta sama historia, która była założeniem scenariusza i z którą twórca, ta intencja, żeby wychodziła na sam koniec. Ciekawe, bo już się zarysowały takie, myślę, dwie wizje w tej rozmowie właśnie, że z jednej strony ten Mateusz bardzo położyłeś nacisk na tę stronę literacką. Ty mówisz bardziej o strukturze, obrazach, emocjach. Przy czym nie stylistyczną literacką. To znaczy, no mi nie chodzi o na przykład gęstość opisu, tylko mi chodzi o to, że to jest tekst, który ma jako tekst oddziaływać, a nie jako na przykład scenopis. Tak? Czyli dla mnie też takim mięsem scenariusza jest inscenizacja, a nie kwieciste opisy. One potrafią być ważne, ale to tylko taka uwaga porządkowa, że o to mi jakby chodzi. I ja staram się nie robić tego właśnie technicznego ostatniego aspektu, tylko zostawiać to już czy to produkcji, czy trochę reżyserowi produkcji, zrobienie osobnych dokumentów z takimi technicznymi zapisami, żeby też trochę nie psuć tej swojej pracy w ostatniej fazie właśnie takim nerwowym, technicznym aspektem. Literatura, aspekt literacki, obrazy, też dokument planowy tutaj się pojawił i Łukasz powiedział, że ucieka od literatury. Krzysztof, ty nie będę ci prosił, żebyś rozstrzygał to, bo akurat wypowiadasz się na razie ostatni w tym wątku, ale gdzieś myślisz, że to są wzajemnie wykluczające się wizje, czy właśnie scenariusz jest właśnie takim tworem bardzo hybrydowym? Właśnie chciałem to pogodzić właściwie i rozstrzygnąć jakimś dyskusję. Konsensusem. No bo to tylko pokazuje, jak to jest wielostrukturowe i jakby wielowarstwowe i żywe. To prawda. Dla mnie scenariusz jest mapą myśli, mapą emocji i w tym wszystkim jakimś traktatem filozoficznym tak naprawdę. Bo ta siatka relacji, siatka myśli i warstw znaczeniowych, które tam są, jest dla mnie szczególnie istotna. Bo potem można właściwie pracując na tych kolejnych etapach, o których mówiliście, wyjąć dowolny klocek, zastąpić go innym. A ta mapa musi zostać jakby... To nadaje scenarzysta, buduje gdzieś ten świat znaczeń, relacji, jakichś kontekstów. To jest w tym fascynujące. Całkowicie się zgadzam, że prowadzenie scenariusza od pomysłu, jakiejś intuicji, jakiegoś obrazu czy dźwięku, to mogą być bardzo małe jakieś elementy, które są tym zaczynem, tą iskrą, do końca montażu, to prawda. Montaż jest cudowny dla scenarzysty, jest świetnym doświadczeniem, to bardzo lubię, bo ten tekst, ta struktura, którą stworzyliśmy na papierze, potem jest już, są te same klocki, nie? 100-minutowych klocuszków, tak w skrócie mówiąc to wygląda, które potem się przestawia, które się zmieniły, które jakoś ze sobą działają albo nie działają. Mhm. Ale czy montaż może być też trudnym doświadczeniem dla scenarzysty i scenarzystki? Czy też oglądanie efektu końcowego? Odpukać dla mnie póki co. Zależy jak poszło w międzyczasie. No właśnie. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że jest taki element też dla mnie, zauważyłem, że jak się asekurowałem, jak szedłem na przykład na pierwszą sklejkę Bożego Ciała i myślałem, jakby wiedziałem, no bo widziałem wszystkie materiały, byłem na planie, jakby no byłem też control freakiem jestem, więc jakby nie odpuściłem ani jednego ujęcia, ale więc wiedziałem raczej, że to będzie dobre, ale miałem taki moment, dobra, to może coś się kompletnie pomyliłem, wszyscy się może pomylić, zawsze tak może być, nie? Więc jakby pamiętam, że szedłem wtedy na ten montaż i sobie powiedziałem, nie no, ale twoja praca to był scenariusz, jakby ty nie robisz filmu, scenariusz był dobry, to jesteś kryty, z taką dupokryjką. Najwyżej ją opublikuję tekst, żeby wszyscy tak, żebyście widzieli, że tekst moja był praca dobry. Była dobra. Tak, i pamiętam, że właśnie, że to było, wtedy jakby czuję, że to jest asekuracyjne trochę myślenie scenarzysty, które też jest, uważam, czy scenarzystki, uważam, że ono też jest sensowne.
sensowne, no bo jest tyle zmiennych, nikt nie ma nad niczym kontroli, łącznie z reżyserem czy reżyserką. W dobrym tego słowa znaczeniu, nie w tym sensie, że coś jest z nimi nie tak, tylko po prostu nie ma jak tej rzeczywistości filmu jakby spiąć, więc to się może udać albo może nie udać, mimo tego, że wszyscy włożyli najlepszy możliwy wysiłek, nie? Więc ja zauważyłem, że to jest taki trochę program minimum dla scenarzysty czy scenarzystki powiedzieć, że dobra, tekst był dobry, więc jakby nawet jak będzie beznadziejnie. Ja się w każdym razie zawsze do tego uciekałem w momencie, kiedy czułem, że się zagrożony, nie? Szedłem na pierwszy montaż właśnie. I kiedy Jan Komasa wyrzucał cię już z montażowni, bo nie chciałeś żadnego ujęcia odpuścić i przedłużałeś pracę nad filmem. On uwielbiał moją control freakowość, zauważyłem. I to może miałem też ogromne szczęście, że przy obu filmach po prostu jakby on całkowicie tak mnie wciągnął, jakby ja nawet na to narzekałem bardziej, że on do mnie dzwonił po nocach codziennie w trakcie planu z pytaniem o każdy najdrobniejszy szczegół, więc czuję, że też to była jakaś taka relacja specyficzna jak na chyba w ogóle jednak warunki świata filmowego, a w Polsce szczególnie, że jakby reżyser nie boi się przyznać, że ma na przykład wątpliwości na każdym kroku i znajduje kogoś, komu trochę jakby outsourcuje jakąś część takiej jakby wizji na współpracowników, nie? I w tym wypadku jakby czułem, że na mnie, ale myślę, że na innych też. Kiedyś widziałem zresztą, jak Janek zestresowany przed ujęciem zaczął pytać kogoś z pionu oświetleniowego. Tak, widzę, że on gada z kimś i tak jakby słyszę, podchodzę i słyszę, że on się po prostu konsultuje w sprawie tego, co aktorka powinna mówić w scenie. I tak miałem, w sensie zrobiło na mnie bardzo, bardzo dobre wrażenie, bo pomyślałem, że to jest takie zaprzeczenie też tego strasznego polskiego oczekiwania wobec reżyserów, że oni i reżyserek, że będą wszystko wiedzieć i wyegzekwują swoją precyzyjną wizję, nie? Kaja, uśmiechałaś się, kiedy Mateusz to opowiadał, ale też w kontekście tych trudnych doświadczeń. Nie, tak się uśmiechałaś się ze zrozumieniem, może też masz jakieś tutaj. Ja nie mam takich doświadczeń, że reżyser dzwoni do mnie w nocy z wątpliwościami, mówię szczerze. Ja myślę tak, że w pisaniu scenariuszy i myślę, że w życiu w ogóle dobrze jest bardzo kontrolować to, nad czym się kontrolę ma i odpuścić to, nad czym się kontroli nie ma. I myślę, że film jest tego świetnym przykładem. I Mateusz, podejrzewam, że żartował, mówiąc o publikowaniu scenariusza w razie czego. Natomiast. No właśnie. Natomiast. Okej. Natomiast myślę, że prawda jest taka, że pomijając pewnie takie szczególne przypadki, jakich doświadczył Mateusz, ta kontrola się kończy wraz z tym papierem. Takie mam poczucie. To znaczy, później to jest kwestia tego, jak się układa relacja z reżyserem. Czy on tego szuka, czy on tego chce, czy producent tego szuka i producent tego chce. To bardzo różnie przebiega, więc myślę, że najzdrowiej jest się skoncentrować na papierze. Dobrze jest, znaczy dobry reżyser, znaczy inteligentny reżyser też się zdarzają, powinien w którymś momencie jakby zaprosić scenarzystę na montaż, tak na wszelki wypadek, bo scenarzysta jest trochę od struktury i trochę od dramaturgii i w sytuacji montażu te różne rzeczy po prostu czasami mogą się montażyście, reżyserowi rozsypać. Reżyser może zaprosić, powinien. To jakby mi się też zdarza przy Czerwonym Pająku i przy tych innych filmach, które zrobiłem, że jakby montowaliśmy to, w którymś momencie byłem zapraszany jakby do montażu. Tak na wszelki wypadek, żebym mógł powiedzieć, że to jest za... Ale Koszałka dzwoni do ciebie w nocy, rozumiem. On dzwoni nie tylko w nocy, ale też rano, w niedzielę. Ale tak na wszelki wypadek właśnie. Jakby przy Czerwonym Pająku było tak, że oni zmontowali film z Krzyśkiem Kolanderem. Na wszelki wypadek zrobili taki test, że może jakby pójdziemy w poprzek scenariusza. I jakby ja zostałem zaproszony i stwierdziłem, że to jest jakby niekoniecznie dobry eksperyment. Ale nie dlatego, że odeszli od scenariusza, tylko dlatego, że jakby ta wizja reżyserska, która była zawarta w scenariuszu, bo myśmy z Marcinem bardzo blisko ze sobą współpracowali, no jakby ona jakby wyparowała, jakby ta wizja reżyserska zniknęła ze scenariusza i jakby i scenariusz, i film w koniec końców jest jakby bardzo, bardzo bliski scenariusza, bo po prostu nie dlatego, że ja się upierałem, tylko dlatego, że zniknęła wizja reżyserska, to jest jakby przy takim filmie najważniejsze.
powtórzę za Kają, doświadczenia Mateusza są wyjątkowe, wspaniałe i są takim crème de la crème tego, jak może wyglądać praca scenarzysty. Jankowi i producentom i Krzyśkowi się bardziej, jako producentowi kreatywnemu Bożego Ciała się tutaj należą. No to podziękowania. Super, że tak można, to jest dobry przykład, że można tak współpracować i w ogóle ja mam takie przeświadczenie, że tam, gdzie jest team, gdzie jest ścisła współpraca, bo to nie chodzi o to, czy ma rządzić scenarzysta, czy ma rządzić reżyser, czy ma rządzić producent, tylko chodzi o to przenikanie się i czasami ten głos, tak jak Mateusz mówił, kogoś od oświetlenia może być super fajny, bo jest świeży, bo jest czymś właśnie zupełnie z boku, a wszyscy już są zapętleni w tym, co było właśnie, a to w tekście, a to w rozmowach z aktorami. Natomiast z moich doświadczeń z montażem, też jest tak, że są doświadczenia trudne, gdzie się na przykład widzi, że bardzo dużo napisanych dialogów, czy czasem scen jest zupełnie inaczej wyreżyserowanych, inaczej zrobionych. To jest na pewno trudne doświadczenie, tym trudniejsze, im dłużej się ten tekst, nad tekstem się działo. Natomiast mam też i dobre, w których przede wszystkim praca operatorska, zdjęcia, aktorzy, to ile oni z siebie dają i to, co widać po prostu na ekranie, staje się takim trochę, zwłaszcza przy autorskich pomysłach, takim wyjęciem z trzewi tej istoty, z którą tyle się żyło i gdzieś taki akt kreacji, nie wiem, dla mnie bardzo to samo w sobie miłe uczucie. No i to, co powiedział Łukasz, że przy tym montażu czasami ja mam doświadczenie wchodzenia do montażu po reżyserze, który już jakby czuje, że stworzył swoją część, kocha pewne sceny, nie chce z nich rezygnować, nie chce ich skracać. Scenarzysta też kocha swoje sceny, ale potem to się faktycznie okazuje, że czasami niektóre rzeczy warto wyciąć. Czasem przy serialu to na przykład mam doświadczenie wycięcia, to była wspólna konsultacja scenarzystów, ale i producenta przy Wataszy całego wątku, bo okazało się, że spowalniał dynamikę, nie był zrozumiały i tak dalej. I wszyscy, jakby nikt nie bronił tego, że to było w tekście, po prostu było warte zrobienia. Więc ta współpraca do końca jest istotna. Mhm. Krzysztof, ty oprócz tego, że jesteś scenarzystą, to jeszcze też jesteś producentem często, więc może po prostu to wygląda tak, że jeżeli odchodzą od twojego scenariusza, to wchodzisz jako producent i mówisz... Przelewy się nie, kończą. Nie, słuchajcie, tak, no cóż wam mogę powiedzieć, no jakby chyba przelewy się opóźnią, no. Nie trzymam kasy, nie. To jest rzeczywiście, no praca z kilku osób, zespołowa, team working, to jest tak, że tylko i wyłącznie tak widzę film, że to jest praca, szczególnie w okresie przygotowawczym. Scenarzysty, reżysera, producenta, aktora, czasem operatora, czasem bez kogoś z tych wymienionych osób, ale to jest kilka osób, które pracują jakby wspólnie nad uwspólnieniem wizji tego filmu. Dramatem jest, jeśli reżyser robi inny film niż scenarzysta napisał, niż wyobraża sobie producent. Się niestety dość często to zdarza w Polsce. Kultura pracy zespołowej w Polsce jest niska w porównaniu z tym, co się dzieje na Zachodzie tak zwanym. I ten taki aspekt romantyczny twórczości, że to jest kwestia jakby lidera, z weną, z natchnieniem, tak. Tutaj troszkę jeszcze jakby przeważa. A w tym jest dużo takiego chyba rzemiosła, w tym sensie, że po prostu z metody pracy, która jest istotna, w jaki sposób to wszystko wygada. Aktorzy, no tak, to jest taki element, który, no tak, reżyser podchodzi trochę jak pies do jeża do tego scenarzysty, on się boi, że tu będzie rzeczywiście jakiś rejtan. Natomiast aktorzy, za każdym razem, jak pracowałem z aktorami, no to oni po prostu błagali na rozmowę ze scenarzystą. A producent z reżyserem tak, a może, a po co, to reżyser ci wyjaśni, wiesz. Ja strasznie gorąco apeluję o to, żeby dopuszczać jednak scenarzystów do aktorów, to procentuje wyłącznie. Natomiast jak dochodzi do zdjęć, to wydaje mi się, że trochę tutaj reżyser przejmuje tą pałeczkę i jakby takiego zaangażowania scenarzysty. Wtedy trzeba go zostawić chyba w spokoju, niech sobie te czary wykonuje, prawda, bo to nie jest moment na konsultacje, czy coś ma sens, czy się nie zostało to zbudowane wcześniej.
no to trzeba tylko się uzbroić w cierpliwość i jakby czekać, co będzie, bo w trakcie zdjęć tam dynamika jest inna, bardzo szybka, nie ma czasu na jakieś dysputy. To tak jakoś chyba. Mhm. Wspomniałeś o tej niskiej kulturze pracy zespołowej, tak, w Polsce i o tym, że gorąco zachęcasz, żeby scenarzyści i scenarzystki jednak byli na planie, żeby byli dopuszczani do aktorów. Nie na planie, w okresie przygotowawczym. W okresie przygotowawczym. Czytanie scenariusza jest szalenie istotne. Możliwość zaczynając od możliwości takiej rzetelnej, głębokiej eksplikacji scenariusza przed tym teamem inicjującym, czyli producentem, reżyserem. Ale też jeżdżenie na lokacje, ja na przykład nawet robiłem. Przepisywanie scen na przykład do lokacji. Jeszcze bardziej obsada, nie? No, no to wiadomo, ale no. Ja miałem na przykład przy Hejterze miałem już taką bardzo fajną... To się casting? Obecność na castingu? Tak, tak. Głosowanie też w castingu, nie? To jest to, co przy Bożym Ciele... Dyskusja przy castingu. Mieliśmy de facto takie głosy, no tak, że każdy miał po jednym głosie i to były równoważne głosy. Opinia scenarzysty na temat intuicyjna, na temat castu jest totalnie istotna, no bo on tę postać gdzieś ma w głowie, może nie wszystko oddał na ten papier, a może coś powie ciekawego, no to jest szalenie istotne, żeby... Ale też wymyślenie, jak zrobić casting, nie? Jakiego rodzaju na przykład dać ćwiczenie na castingu, to też była, pamiętam, rzecz, którą na każdym etapie, tak, ale właśnie nieoczywista rzecz to są lokalizacje. Dla mnie mi to na przykład otworzyło totalnie banie, jak po prostu przy Hejterze jeździłem na konkretne lokalizacje i przepisywałem inscenizację pod lokalizację i to było super, bo to po prostu, no... Tylko też jest tak, że mam wrażenie, że robiłem to też takim, wiecie, takim zapałem i entuzjazmem. Na zasadzie dobrze, no to jest żadna kasa, bo to była jakby stawka debiutowa, jest tam 65 tysięcy. I czułem trochę coś takiego, że jakby wkładam ten wysiłek, ale na poczet jakby takiej trochę swojej drogi twórczej, ale ten wysiłek tak obiektywnie był ogromny, nie? Bo jeździłem na te wszystkie lokalizacje i tak dalej. I tak ostatnio sobie zdałem sprawę, że nie wiem, czy się troszeczkę nie rozleniwiłem, bo widzę jakby po sobie coś takiego, że teraz nie wiem, czy bym aż tyle wkładał wysiłku w takim samym charakterze. Musi wrócić, nie? Do stawki debiutanta. Właśnie, chyba i... tak. Chyba od razu motywacja się zmienia. Nie, ale, przygody. Ale jest coś w tym, że jakby te pierwsze projekty, wydaje mi się takie, zwłaszcza takie wymusy, dla mnie oba były bardzo autorskie i czułem jakby wieloletnie i tak dalej, to czułem, że jakby po prostu ja muszę zrobić wszystko. Nie, że ja, i też w tym sensie, w kontekście tego, co ty powiedziałaś, Kaju, bardzo fajne było, jak w którymś momencie Janek mi powiedział, widząc też, że ja się zmagam z tym jakby brakiem kontroli, powiedział, wiesz, ale spokojnie, bo ja też nie mam w ogóle kontroli. I w pierwszej ja chwili... też nie wiem, co się dzieje właściwie. W pierwszej chwili mnie to przeraziło. Pamiętaj, miałem takie, ja pierdolę. Czyli nikt nie ma nad tym kontroli, czy to może wyjść fatalnie i jakby to będzie moje producent. No tak, jeszcze nie miałem taki naprawdę moment pierwszy lękowy, ale po chwili mnie to bardzo uspokoiło, bo sobie uświadomiłem, że w zasadzie faktycznie jest tak, że to jest po prostu element tej zabawy, a nie tak, że nie ma jakiegoś takiego pola, które ja mogę zagospodarować tą kontrolą, tylko po prostu wszystkim się to wszystko i tak wymyka. Słuchaj, bo ten oświetlacz miał kontrolę. No właśnie, on zresztą był na obu planach ten sam. Dlatego Janek Kowasa go pytał właśnie. No, człowiek, który tak naprawdę zrobił Hejtera i Boże Ciało. Trzeba go znaleźć. Tak. To, o czym Krzysztof i też Mateusz teraz mówili, czyli... uczestnictwo, obecność scenarzysty czy scenarzystki w okresie przygotowawczym właśnie i te lokacje i właśnie casting i tak dalej. Czy wy też macie takie doświadczenia i czy zgadzacie się, że to jest no, szalenie istotne też? Ja totalnie identyfikuję się z tym, co mówił Mateusz, z tą taką nadgorliwością wręcz. Kiedy trwały castingi, mimo że było bardzo dużo pisania, ja po prostu pisałam po nocach, byleby być na castingach, byleby widzieć, zwłaszcza tych, które, tych na których nie mogłam być, oglądałam je nagrane, żeby mieć swoje typy, żeby te postaci też nie tylko, żeby mieć jakiś tam wpływ na to, kto ten casting przejdzie i zostanie wybrany, co też czerpać od tych mnogich wersji nagrań z aktorami, którzy już wypowiadają te moje słowa, te moje dialogi, żeby też być może coś od nich podłapać i w paru wypadkach mi to też dużo tak dokonkretyzowało daną postać. Już wiedziałam, że ja chcę tę konkretną aktorkę, aktora, bo czuję go. I tu miałam to szczęście, że i też nie wiem, może umiejętność przekonywania, że faktycznie mój wybór się w dużej mierze pokrył z tym, jaki finalnie został wybrany przez producenta i reżysera.
Ale na pewno ten okres, tak samo scouting, bycie na lokacjach, właśnie zobaczenie tego, no to też jest takim, tylko sama nie wiem, na ile to jest naprawdę już było konieczne, na ile dawało mi po prostu satysfakcję dotykania właśnie tego, co wcześniej przez ileś tam czasu miałam sama w głowie, a tutaj nagle jest takie żywe i realne. Mhm. Łukasz? No, to zależy, co się komu chce robić, mi się wydaje. Dam przykład Króla. Ja nie brałem ani udziału w castingach, bo duża część obsady i tak już była jakby wymarzona i była obsadzona. Nie brałem udziału w wybieraniu lokacji, oprócz jakby czytania scenariusza w pionach, gdzie te uwagi były wnoszone. Ja poprawiałem scenariusze. Ja po prostu nie miałem siły na te rzeczy, bo ten serial był ogromny. Scenariusz było 8 na 50-60 minut. Ja jako główny scenarzysta byłem odpowiedzialny za, jakby za wprowadzanie tych wszystkich poprawek od wszystkich pionów na cały serial. I ja po prostu po zakończeniu pracy nad scenariuszem oddałem je Jankowi Matuszyńskiemu, który stwierdził, że dobra, to zamykamy. I w tym momencie ja się rozchorowałem i przez 2 tygodnie leżałem w łóżku. Po prostu nie byłem w stanie fizycznie wytrzymać jakby dalszego etapu jakby pracy. Jakby nie włączyłem się w ogóle nie byłem też na pranie ani razu. Nie włączyłem się w te prace, po prostu nie miałem siły, dlatego że samo pisanie scenariusza przez te tam 1,5 roku i ogromna skala. 400 stron? No, to było 8 razy 60. No, nie wiem, ile to jest. Trochę. To jest ile to jest? 8 razy 60? 480? Dobrze? No. Dobrze. No właśnie. Matematyka. Strasz, nierozległy materiał. Poproszę inny. Tak. Półtora roku? Obsadzonych, tak. Jak trzy scenariusze fabuły porządnie, tak, prawda? Tak, w ogóle cztery jest. Tak, i właśnie jakby w tym momencie stwierdziłem, że nie interesuje mnie już zupełnie, jak to będzie wyglądać, bo to będzie dobrze wyglądać. Natomiast jakby skala projektu była tak ogromna, że ja już po prostu nie miałem siły na nic więcej. To rzeczywiście też pewnie zależy od projektu, od tego, czy mówimy o filmie, czy mówimy o serialu, prawda, który jest jednak dużo bardziej, dużo też taką rozleglejszą i produkcją. Teoretycznie rzecz biorąc, wchodząc ci w słowo, to też już to zacząłem widzieć w Polsce, że właśnie przy serialu zaangażowanie scenarzysty czy scenarzystki jest jakby o wiele większe. Tak? W tym sensie, że ja jako po prostu scenarzysta przy jakiejś nawet tam na wczesnej fazie developmentu się znajdujących projektach, ale od razu de facto trochę jestem brany pod uwagę w charakterze takiego jakby twórcy, który zepnie całość, nie? Mhm. Takiego showrunnera. Jakby. Mhm. O to też właśnie chciałem zapytać, ale jeszcze Kaja, ciebie chętnie bym dopytał właśnie o tę obecność właśnie w okresie przygotowawczym, tak? Czy dla ciebie to jest istotne? Jakie tu są twoje właśnie doświadczenia? Casting, lokacje i tak dalej. Mhm. Wydaje mi się tak, że najlepiej dla wszystkich i dla reżysera, i myślę, że dobrzy, świadomi reżyserzy zdają sobie z tego sprawę. Myślę, że dobry, świadomy reżyser to jest trochę taki wampir, który wypija krew ze wszystkich i się tego nie wstydzi. Oboje pracowaliście z Jankiem Matuszyńskim. Ty wyglądasz zdrowo. Chociaż blado, mam wrażenie. To już byłaś chora potem? Pozdrawiamy Janka Matuszyńskiego. Nie, ale ja miałam dużo mniej stron. Też dużo, ale jednak ja pytam, bo ja teraz pracuję z Jankiem Matuszyńskim. I zacząłeś się bać o swoje zdrowie i życie. Kontynuuj. Więc wydaje mi się, że dla wszystkich, i zwłaszcza dla reżysera, jest dobrze, jeżeli w tym okresie przygotowawczym scenarzysta jest obecny ciągle i wszędzie. Bo poza takim prostym faktem, że scenarzysta dużo wie i dużo może dać i może być takim sparring partnerem do wielu rozmów, to tak jak mówił Mateusz, są takie prozaiczne kwestie typu znamy już lokację i nagle się okazuje, że salon zamiast 30 metrów ma 300 i jest, nie wiem, na lodowisku. Zazwyczaj jest na odwrót. Oczywiście, ale jakby puszczam wodze fantazji. To po prostu oszczędza czas, masę telefonów, maili, poza tym to jest lepiej napisane, jeżeli ktoś te lokacje zobaczy. Jeżeli chodzi o plan, to mam wrażenie, że
Tutaj bym się zgodziła z Krzyśkiem, to jest niekonieczne, a nawet niebezpieczne, dlatego że plan to jest takie tempo pracy, że jeszcze scenarzysta snujący się tam i mówiący, że ja tutaj uważam, że... Ja postawiłam przecinek wcześniej. Tak, tak, tutaj inaczej, dokładnie, i dwukropek, no to to tylko grozi katastrofą. Ja bym się osobiście nie czuła komfortowo w takiej sytuacji, tam się plącząc gdzieś między borobusem a agregatem i mówiąc, co robić. Znaczy nie czułabym się dobrze. No, ale że źle ze sobą czuję. Po tym wyautowaniu wszyscy powiedzą, ja też, jasne, rozumiem. Teraz się czuję jak jakiś freak. Teraz mamy taki wyraźny podział. Ci, którzy się plączą na planie, ci, którzy nie. Jako oświetlacz, tak, oczywiście. Nie, albo jako statysta. Ja przynajmniej raz zatrudniłem się. Ja zagrałem to też. Był, no właśnie, to był taki też, tylko że to był taki projekt po prostu. Myśmy z Mateuszem Rakowiczem napisali ten scenariusz razem i jakby razem żeśmy ten film jakby wymyślili. I dlatego on mi bardzo, jakby bardzo, bardzo bliski. I dlatego ja byłem na planie, ale nie chciałem właśnie być takim kołkiem, który stoi i przeszkadza wszystkim, potyka się o kable. Po prostu poprosiłem, żeby mnie obsadzono w gdzieś tam z tyłu, żebym mógł być w kamerze. I to jest jakieś wyjście. Słuchajcie, niszczycie w ogóle moje wspomnienia. Teraz dopisuję sobie zewnętrzną perspektywę, w której może tak naprawdę nie byłem gwiazdą na tym planie, tylko wszyscy byli, kurwa, młody znowu wpadł. Jezus, weźcie mu, dajcie mu coś do żarcia. Stolik terapeutyczny to jest. Żeby przestał gadać. Dajcie mu coś do czytania. Ale macie tutaj... Weźcie mu, ściemnijcie, że dzisiaj kręcimy znowu tam na planie. Tak, ale tutaj jest frakcja włóczęgów na planie, którzy się plączą. Tak. Free kontrola i luzaki. Tylko ja naprawdę musiałam sobie to włóczenie na planie gdzieś wynegocjować. Jeszcze. A luzaki, ja tak. Nie chorowałam. Nie chorowałaś po Janku, no dobrze, jest szansa. Przepraszam, masz ochotę? Chętnie. Wynegocjowałaś sobie to plątanie się po planie, tak? Tak, wynegocjowałam, miałam w umowie zapewnione, gdyby właśnie na wszelki wypadek, gdyby reżyser do mnie nie wyzwaniał po nocy, prosząc mnie, żebym się pojawiła, to miałam taką możliwość, miałam swój podgląd i słuchawki, więc myślę, że wow. mniej plątania, więcej siedzenia po prostu obok reżysera, szanując jego autonomię. Pracę, autonomię, jakby starając się odczarować mit scenarzysty na planie, który, nie wiem, właśnie miałby być control freakiem, tutaj nie mówię o tobie, Mateusz, ale ja też czasem miałam swoje spostrzeżenia i się nimi dzieliłam, natomiast ja nie ukrywam, bardziej się na tym planie pojawiałam, dlatego że mnie reżyseria fascynuje i ja bardziej w tę stronę chcę iść po prostu. Mm. No właśnie, bo to są też takie rzeczy, na których scenarzysta się nie zna. Znaczy, niekoniecznie musi się znać, czyli na reżyserii, bo to, że scenariusz jest w jakimś tam momencie dobrze napisany i scenarzysta ma przekonanie, że tak jest, to jest jego albo jej zdanie. Natomiast czasami jest tak, że jakby pewne rzeczy są źle napisane. Po prostu to się zdarza. Ale... Pierwsze słyszę. Ale... O czym ty mówisz? Ale... To się wyreżyserowane źle. Ale są no bardzo tak. dobrze wyreżyserowane. I to my się na tym nie znamy. To już nie jest nasza robota. I plan jest od tego właśnie, żeby reżyser te rzeczy załatwiał. I czasami też jest tak, że po prostu nie mamy nad tym kontroli. Nawet jeśli coś jest dobrze napisane, to będzie jeszcze lepiej wyreżyserowane. I to już nie jest nasza praca. I jeśli oczywiście mamy takie ambicje, no to jasne. Natomiast z mojej strony jest tak, że ja uważam, że to jest już jakby nie moja działka. Ja się tym nie zajmuję. To jest zupełnie inny moment pracy nad scenariuszem i nad filmem. Czyli fajnie ma, nie? Czyli właściwie no, przestajemy, zdrowe podejście. Przestajemy pracować nad scenariuszem. Scenariusz w tym momencie jest niewidzialny i to jest już Łukasz, ale pomyśl praca. O tym w ten sposób, że ten czas jest potrzebny, żebyś ty się oswoił z tym, że to będzie inne. Tak, tak. To jest tak. potrzebne. Jesteś przy tym niby coś doradzasz, a tak naprawdę jest to czas, wiesz, takiego przejścia, rytuał przejścia w to, że to będzie coś zupełnie innego. No właśnie, i dlatego lepiej nie być na planie, bo nie patrzymy, jak nam zaczynają te. Ale do kina chodzisz? Nie, ja nie chodzę do kina, bo ja robię filmy, ja nie muszę chodzić do kina. Ale dla mnie na przykład bycie na planie było dużo bardziej przerażające, zanim zacząłem oglądać Dailysy. To jest w ogóle też, wydaje mi się, ważna rzecz, że w dzisiejszych czasach, jak codziennie cały materiał z planu i tak jest zrzucony, no to nie trzeba być na tym planie fizycznie i nawet czasami lepiej nie być na nim fizycznie, żeby się nie przestraszyć,
a wieczorem oglądać po prostu Delisy i sobie składać film w głowie. I to było dla mnie niesamowicie kojące, szczerze mówiąc. Przy Hejterze już tego nie robiłem, bo byłem na planie więcej, ale przy Bożym Ciele na początku mnie nie było tak z 10 dni czy coś takiego. Tak właśnie wtedy postanowiłem, że dobrze, odpuszczamy, ale oglądałem Delisy. I przez to, że oglądałem Delisy i obgadywałem to z Jankiem na bieżąco, to też miałem po prostu coś takiego, że... No bo Janek też ma taką metodę, że na przykład robi 15 minut scenę i w środku jest 30 sekund dialogu, który ma wejść do sceny. Ale po obu stronach na tym timeline'ie są rzeczy, które nie mieszczą się w postaci. Są absurdalne, są dziwne. Jakby zwłaszcza z młodymi aktorami i aktorkami pracuję w taki sposób, więc... Jakby pamiętam ten pierwszy moment, kiedy puściłem sobie pierwsze Delisy i tam było coś, szok. Jakieś dialogi w ogóle, nie, tak, bo wiesz, tak, bo to też, Radek też to... przyniósł tego, ale ja teraz tego nie mam przy sobie, o czymś w ogóle zupełnie innym. Miałem taki, on oszalał, jakby nie ma tego filmu, robi coś dziwnego swojego i dopiero w połowie była ta jedna kwestia, no to co, pójdziesz? Pójdę, nie, czy coś tam i to jest to, co wchodzi do filmu. I pamiętam, że ja sobie tak troszeczkę oglądałem Delisy i nie mogłem tej całej improwizacji oglądać, właśnie jakby to zbyt duże na początku budziło emocje, przewijałem do tego momentu, który jest sceną i miałem tak, o, to jest po prostu ta scena. I tak miałem, świetna metoda. A myślę, że jakbym był na planie, to bym mógł nawet tego jakby nie, tak szybko nie zrozumieć. Tak, że to są takie rozbiegówki w obie strony, które mają jakby sprawić, że te kwestie się dokładne... No, że nie zauważyłbyś, że się ujęcie zaczęło. Wtedy bym myślał, że oni po prostu rozmawia. Tak, jest taka. A jest tak, że się... Bo ja na przykład wydaje mi się, że to jest... Ja się tym uczę w tym okresie, o którym mówimy, przygotowywania filmu i tych dyskusji, rozmów, czytań. Kostium jest istotny na przykład. Ja lubię się wcinać, znaczy obserwować z bliska pracę... Praca nad kostiumem. Ona docharakteryzowuje postać. Ja się dużo z tego wszystkiego i na planie też tak naprawdę uczę. Na planie bardzo też tak naprawdę. Uczę takich elementów budowy postaci gdzieś tam tak naprawdę. Chyba tego najbardziej. Jestem ciekaw, czy ty się, będąc tak blisko, tak się przysysając oboje do tego... Czy się tam uczycie? No bardzo dużo. I czego de facto? No, bardziej w budowaniu produkcji, postaci? Produkcji, reżyserii, scenopisarstwa. A, wy się reżyserii tam uczycie po prostu. Scenopisarstwa też. Tylko scenopisarstwa się uczy chyba najwięcej w tym okresie przygotowawczym właśnie. Czyli na przykład casting, to jest to, co powiedziałaś, uczę się niesamowicie dużo o tym, jakby negatywnie. Czyli mamy na przykład przy Bożym Ciele to było z 300 chłopaków i miałem tak, kurczę, no to jest jakiś aspekt tej postaci, ale nie ten. Kurczę, no to jest jakiś aspekt tej postaci, ale nie ten. I to jest taka selekcja negatywna, chociaż to były bardzo często świetne castingi, ale po prostu miałem coś takiego, że to jest jeszcze nie to. I takie to jest ciekawe, bo to jest czekanie na taką idealną konfigurację, która faktycznie będzie miała te 14, w cudzysłowie, jakichś tam różnych aspektów tej postaci, tak? A i były takie, które miały 12,5, ale jednak to nie było dokładnie ta specyficzna konfiguracja, trochę dresiarza, trochę anioła, trochę szatana, trochę dziwaka, trochę psychola, trochę... Ale to wyluzowuje potem, wydaje mi się, w pracy scenarzysty, bo jeżeli wiesz, super, że w trakcie castingu tych elementów, z których postać się potem składa, jest tak dużo. Mhm. Część z nich nie może być zawarta w scenariuszu, no bo to jest sensualność, seksualność, tak, błysk tak zwany, ale to jest złożone z jakichś konkretnych elementów. Wiesz, że tego nie przewidzisz. To jest strasznie interesujące. Ale oni się uczą reżyserii tam po prostu. Znaczy nie, ale ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś o takim wcinaniu się znowu. W kostium? Nie, w podpatrywaniu, jakie pytania zadają różne piony. Co chcą znać odpowiedź i na co powinien znać odpowiedź reżyser. Znaczy, więc tak, trochę reżyserii cały czas, ale też przy budowaniu potem, ja widzę, jak już po tych doświadczeniach, kiedy piszę kolejne rzeczy, jak one wpłynęły na to, jak ja piszę, gdzie sobie w ogóle olewam, bo wiem, że to jest jakby nie mam na to wpływu, że gdzieś tam to dopiero właśnie casting, dany aktor, aktorka wniesie coś od siebie jeszcze tutaj. A z kolei też jak niektórych rzeczy nie doceniałam, właśnie jak charakteryzacja, scenografia, światło w danym momencie. I to jest wszystko bardzo, bardzo inspirujące. Dwa, jeszcze aspekt zupełnie inny. Ta energia planu, ten lekki chaos, który jest zawsze... Nuda. Słucham? Nuda. Nuda. Niewyspanie i nuda. Ja w ogóle nie czułam nudy, może dlatego, że aż... Kiepskie jedzenie to. Nic, tylko zostać scenarzystą, filmowcem.
Ale ekscytujące życie. Ale dla mnie to po tych wielodniowych nasiadówach przed laptopem, sam na sam, no. Wszystko jest smaczne. Ja się nie nudziłam, nie było mi zimno, nawet jak drżały mi ręce i nogi. Po prostu to jest coś innego i wydaje mi się, że to jest akurat w tej pracy może być fajne, jeżeli się łączy jedno z drugim, że jest ten czas sam na sam z własnymi myślami, z własnymi postaciami i ten czas, gdzie właśnie są ludzie i aktorzy, którzy też już widać, że żyją tymi postaciami, pytają albo sami już wiedzą, już pewne rzeczy zaobserwowali z postaci, że nie, ona by nie powiedziała tak teraz. Albo przypominają coś, co było w tekście, o czym na przykład reżyser zapomniał, bo oni wiedzą już, że to jest istotne dla ich postaci. To też dla mnie jest no tak, to jest ciekawe. Aktorzy głębiej wchodzą tak naprawdę. Na początku reżyser, zanim nie posiedzi z tym z pół roku, tak, to aktor, który wchodzi, czyta wyłącznie swoją rolę, to tę rolę swoją ma dużo bardziej pogłębioną niż reżyser te 10, które... Tak. W ogóle aktorzy, aktorki dużo więcej przepisali niż Janek. Mi Janek na przykład nie zmienił ani jednej kwestii sam z siebie dialogowo, natomiast aktorzy, aktorki do mnie się zgłaszali często z takim bezpośrednim pytaniem, czy ja mogę zrobić tak. I to było w sumie fajne, bo miałem takie wrażenie, że Janek nie miał na to czasu. To też jest, też trochę chodzi o coś takiego, że w tym menadżmencie planowym wydaje mi się, że na tym strasznie cierpimy, że mamy cały czas to myślenie jakby o kinie autorskim, reżyserskim, takie jakieś dawne, prawda, wyjęte z czasów komunizmu. Też wydaje mi się, że jeszcze przyjdzie czas na to, żeby przepisać tę historię kina i zobaczyć, jaka tam naprawdę była ogromna rola literatów też w tamtym kinie. No, Stawiński i nie tylko, Konwiński przecież ale nawet jakby Piesiewicz, prawda, i jego rola u Kieszczowskiego. Też mnie, to jest dla mnie jakby... Ja jakoś może to też mówię o moim szczęściu, że ja sobie jakby rzadko kiedy sam na sobie odczuwam jakieś takie negatywne aspekty bycia scenarzystą. Zresztą poczuję, że jestem niesamowicie, aż za bardzo jakby w sumie w centrum uwagi, czasami dopieszczony i tak dalej. Natomiast jak widzę jak się niektórych też traktuje, to mnie to na przykład mega oburza. Często też interweniuję w takich sprawach. Na fejsie. To jest mój slaktywizm. Zdarzyło mi się parę razy... Znany facebookowy aktywista. Zagrozić, tam raz też z Filmwebem była jakaś taka sytuacja, że prawda, że coś tam chcieli chyba usunąć ze stopki scenarzystów. Usunięta została na chwilę ze stopki, ty zainterweniowałeś u mnie, a ja u nich, dokładnie, jeśli dobrze pamiętam kolejność. Do taty się zgłaszam i tata krzyczy na złych. Bo działamy w gildii po prostu razem scenarzystów. Ale tak, oni usunęli, świetny serwis by the way. Świetny. I potrzebny, ale usunęli jakoś tak bezwiednie nazwisko scenarzystów ze stopki filmu. Jaja. Ale szybko się to zajęło to 2 dni. Okazało się chyba, że był to informatyczny, jakby decyzja pionu IT. Ale ja takie rzeczy, i na przykład ostatnio zwróciłem uwagę na to, że jest nowa książka Wywiad Rzeka z Piesiewiczem. Jest, tak. Ale Mikołaj nazywa się Kieślowski. To mnie uderzyło, prawda, że to jest dość... Jakby takie, no nie wiem. No to sam Piesiewicz się musiał na to zgodzić, jest współautorem tej książki. Oczywiście, ale chodzi mi o... Nie mówię o tym, że to jest... Że on ktoś tu został skrzywdzony. No. Tylko mówię o tym, że to jest dość symptomatyczne, że nawet pewnie marketingowo... A, no tak. Tak, jakby nie opłaca się scenarzyście, który napisał kilkadziesiąt wybitnych tekstów, jest członkiem wszystkich akademii, no, jakby nominacje do Oscara, jakby no jakiś total, prawda? Jakby nie opłaca się rynkowo wystąpić w swoim własnym imieniu. Tylko jakby to ma być jego opowieść o jego przyjaźni z reżyserem. No tak, ale to jest dyskusja jakby o jakby statusie scenarzysty. Dobrze, że ten temat podejmujemy. I właśnie usuwanie scenarzystów ze stopek to jest właśnie odpowiedź na to pytanie, jaki jest status scenarzysty. No to trochę wynika, znaczy mnie to w ogóle nie dziwi. Jakby ja się trochę przyzwyczaiłem do takiego macoszego traktowania scenarzystów i nie wymieniania ich jako twórców i współtwórców w artykułach, czy... No właśnie ja nie. No, jakby ja już zobojętniałem. Ale to trochę wynika z tego, że... Wiadomo, co robi reżyser, wiadomo, co robią aktorzy, wiadomo, co robi operator, a tak jakby w takiej powszechnej świadomości trochę nie wiadomo, co robi scenarzysta. Mylony ze scenografem. Tak, często. Co my robimy? Jakby, jak bardzo ważną taką funkcję wykonujemy? Wiadomo, jak wygląda plan, tam jest fizyczna praca, bieganina, od
rana do wieczora. I jakby wiadomo, kto pracuje fizycznie nad filmem. Natomiast scenarzysta, jeśli się nie pojawi na planie, to tego nie robi. I więc jakby to z tego się bierze i oczywiście jakby próbujemy coś z tym zrobić. Jest gildia, która jakby też naciska na poprawienie statusu. Natomiast mam wrażenie, że to się jakby niewiele zmieni. No właśnie, mówiąc o tym, bo tu padło też kilka wątków, które bardzo chętnie chciałbym, żebyśmy pociągnęli. Zaczynając od tego statusu scenarzysty, o którym przed chwilą Łukasz powiedziałeś i też Mateusz. Co w takim razie i w kontekście gildii i w ogóle właśnie w kontekście postrzegania scenarzystów i scenarzystek, co waszym zdaniem, czego potrzeba dziś w tym kontekście scenarzystom i scenarzystką? O co powinniście walczyć? O co toczy się ta walka? Tylko i wyłącznie kasa i tyle. Kasa Marta? Nie jest taka tragiczna. Jest pan. O co siebie walczyć? O wiele rzeczy. No, jak widać, tutaj jest kwestia pomijania w stopkach, tutaj jest kwestia pieniędzy. To był żart, producenci. Nie, myślę, że ten redefinicja pracy przy serialach, filmach, czyli że to jest team, że to jest zespół, bo on jest siłą rzeczy. Jeżeli ja teraz na przykład ucząc się bardziej w kierunku reżyserii słyszę jednej z pierwszych zajęć, reżyser nawet jak nie wie, ma udawać, że wie. Od scenarzysty nigdy nie słyszałam jako scenarzystka: Marta, jak nie wiesz, o czym pisać, to udawaj, że wiesz. Nie. Jakby ta poprzeczka jest bardzo, bardzo wysoka. Zawsze na wszystko muszę znać odpowiedź, bo przecież aktor zapyta, bo reżyser zapyta, bo producent i tak dalej, bo widz będzie chciał rozumieć, o czym jest historia. Więc wydaje mi się, że wzajemny szacunek jest czymś niesamowicie ważnym i to nie dlatego, że to jest kulturalne i wypada i miło jest, tak? Tylko efekt jest po prostu lepszy niż takie postpatriarchalno, nie wiem, quasi-liderskie podejście. Ja mówię, tak ma być, a scenarzysta jak dawniej kobieta na statku za burtę, nie? Bo w pecha przynosi. Takie jest moje podejście. Kaja? Okay. Mam trochę problem ze słowem walczyć, bo myślę, że taka powolniejsza, a organiczna zmiana jest bardziej skuteczna. Ewolucja, a nie rewolucja. Ewolucja, a nie rewolucja. I myślę, że to, co Mateusz powiedział, a potem powiedział, że to jest żart, jest nie do końca żartem. Dlatego, że scenarzysta, który ma sukces, stoi za projektem, który ma sukces, automatycznie przez osmozę poprawia sytuację innych scenarzystów w niezauważalny sposób. I mam wrażenie, że jeżeli ta sytuacja w Polsce będzie się zmieniać, to właśnie tą drogą. To znaczy, im więcej będzie takich filmów i seriali, które będą się udawać, bo to jest ważne, za którymi stoi jakieś konkretne nazwisko, tym większa będzie świadomość tego, że ten zawód istnieje i jest ważny. Natomiast myślę, że do takiej sytuacji, która myślę byłaby optymalna dla wszystkich, bo nie byłaby konfliktogenna, czyli taka sytuacja quasi-hollywoodzka, czy nawet zachodnioeuropejska, że te relacje są dużo bardziej sformalizowane, że scenarzysta nierzadko ma tytuł producenta wykonawczego i wiadomo, co do niego należy oraz co do niego nie należy, gdzie ma prawo się znaleźć, gdzie nie ma prawo się znaleźć, w jakiej sprawie ma się prawo wypowiedzieć i tak dalej. Myślę, że tego jest bardzo, bardzo daleka droga, bo jesteśmy chyba za małym po prostu na to rynkiem na razie. Więc do tego czasu myślę, że to będzie regulowane takim bardziej właśnie dobrym obyczajem i dobrymi relacjami z scenarzystów, z reżyserem i producentem przy konkretnym projekcie niż jakoś ex cathedra, że od dzisiaj robimy tak i tak. A jaka może być rola w tym kontekście właśnie gildii scenarzystów? Czy właśnie oprócz promowania pewnych dobrych praktyk, obyczajów i takiego kodeksu po prostu tej pracy zespołowej, tak? Żeby ta kultura pracy zespołowej była lepsza. Czy też jakby jest tutaj jakieś dążenie właśnie do większej formalizacji tych relacji? Rola jest olbrzymia i ten proces trwa. Niestety zatrzymała nas pandemia de facto. No jak wszystkich. Jak wszystkich, ponieważ po pierwsze pojawił się większy problem we wszystkich instytucjach, z którymi współpracujemy, czyli inne gildie, PiS, stowarzyszenia producentów, z którymi rozmawiamy, no mają co innego na głowie, tak? Przetrwanie i wszystkie regulacje związane, tak, z pandemią. Po drugie, nie możemy się spotykać. To jest zabawne, ale my się nie znamy, scenarzyści. Jedną z głównych funkcji gildii była wymiana doświadczeń, wypracowanie wspólnych stanowisk.
Na przykład Łukasza nigdy na oczy nie widziałem. No ja też Łukasza nie widziałem. Spotykamy się pierwszy raz przy tym stoliku. Dużo słyszałem i czytałem o was obojgu. Scenarzyści się nie znają. Reżyserzy znają się ze szkół, bo są dwie państwowe, dwie prywatne i obieg festiwalowy dość mały. Przez pierwsze te 2-3 lata reżyser, Ja znam zdecydowanie więcej reżyserów. Znacznie lepiej znam reżyserów. Idziesz na festiwal, jest tam pokaz 30-30 i poznajesz 30 reżyserów z 4 roczników, masz ogarnięte. Scenarzyści się nie znają. I ta funkcja jest zaburzona też przez pandemię. I stworzenie kodeksu dobrych praktyk między zawodami scenarzysty, reżysera i producenta to jest to, nad czym pracujemy. Te papiery są przygotowywane, te dyskusje się toczą. Niestety to jest strasznie spowolnione. To jest szczególnie istotne, bo to jest kwestia określenia takich szczegółów, w których suma tworzy komfort pracy dla wszystkich stron. Czyli mówiąc taką shortlistą, liczba poprawek, na którą się umawiamy, sposób wypłat honorariów, żeby tego scenarzysta rzeczywiście utrzymać, ten aspekt finansowy jest faktycznie istotny. Wypracowanie stawek minimalnych. Są niestety bardzo złe praktyki rynkowe. Niektórzy producenci płacą po prostu żenujące pieniądze na granicy jakiegoś po prostu kompletnego idiotyzmu. Wykorzystują, krótko mówiąc, pracę młodych. Mówimy o wyzysku, krótko mówiąc. Tak, w skrócie mówiąc, tak. I jeszcze platformy, jakbyś wspomniał o Netflixie, żeby zapłacił pieniądze mi. Tato. Jest taka szansa. Jest taka szansa, ja wiem o tym, walczymy o to. Pracujemy nad takimi... Bo w Niemczech się udało. Aspektami, że... No tak, tych aspektów jest dużo, rzeczywiście... Chodzi o tantiemy. Tantiemy z platform streamingowych, tak. Większość ich nie płaci. Znaczy, Kanał Plus płaci, HBO i Netflix nie płacą, tak w skrócie mówiąc, tak. Jak to wygląda. Tantiemy dla scenarzystów. Tak. I dla reżyserów też zresztą. Mhm. Tak. Wspólna walka akurat, więc szanse są duże w związku z tym. Natomiast praca u podstaw, jakby z reżyserami, producentami, rozmowa, jakby trochę edukacja, opowiadanie o swoich problemach, proponowanie różnych rozwiązań jest czymś, co jakby postępuje. Powoli, ale postępuje. Natomiast przyczyna, dlaczego tak jest śmiesznie, że polska kinematografia uchodzi za kinematografię reżyserów, a pozycja scenarzysty jest jakaś taka trochę schizofreniczna, bym powiedział. Bo to nie jest tak, że jesteśmy gdzieś tam wyrzucani za burtę. Bo jest też duża estyma dla Stawińskiego, dla nie wiem, Teplica, tak, dla Mularczyka. Jest taki status z kolei, prawda? Literacki. Trochę taki paraliteracki status, jednak takiego. Kogoś to daje z tory. Nie? Ale ja pamiętam na planie na przykład, że dużo, to było bardzo, szczerze mówiąc, przyjemne, ale i pamiętam, że to właśnie sprawiło, że nie czułem, że się snuje, że sporo członków z ekipy przy Hejterze, znaczy sporo, no po prostu, nie wiem, 6 osób, ale poprosił mnie o autografy na swoich scenariuszach. I to mi bardzo na przykład od razu mnie tak poczułem, że to było takie podłechtanie ego, ale to sprawiło, że się poczułem bardzo na swoim miejscu, że nie jestem właśnie jakimś takim dziwnym tam dzieciakiem, który będzie chodził i się przyglądał, tylko że jakby ludzie skojarzyli mnie i od razu, a to było jeszcze przed jakimkolwiek, przed premierą Bożego Ciała, nie? Więc takim byłem jakby no-name'em. No, ale to było tak, że byłeś takim, byłeś autorem tekstu, tak. Nie było was tam trzech. No tak. Co jest takim istotnym elementem, z którym ja walczę, który mnie bardzo irytuje. Dopisywanie się z automatu różnych ludzi. Aktorów i reżyserów też. Aktorzy najrzadziej, mam wrażenie, ale reżyserzy z automatu. Znaczy, przynosi scenariusz do producenta, producent doprasza reżysera, reżyser zgłasza jakieś uwagi. W związku z powyższym dopisuje się jako współautor scenariusza. Ja mogę, tak. Ja pytam, czy na przykład jak przychodzi kompozytor i dyskutuje z reżyserem i reżyser mówi, słuchaj, może nie skrzypce, tylko harfa, nie? No i dobra, może być harfa. To czy reżyser natychmiast dopisuje się do współautorstwa muzyki w filmie? Znaczy, no nie. To jest plaga w ogóle takiego ego tripu. Ale zaczynają się producenci dopisywać, redaktorzy telewizyjni. To jest koszmar. No. Tutaj do tantiem akurat. I do tantiem przy okazji też. Ale to też właśnie jest takie, czy kiedyś słyszeliśmy, żeby się reżyser dopisał do scenografii? Nie, no czy tak. Do kostiumów, czy do charakteryzacji. Przecież siedzą, dyskutują. Często wkłada, Janek na pewno włożył dużo więcej pracy, nie wiem, w scenografię przy tych filmach niż w scenariusz. To widziałem, tak? Że po prostu wymyślał, tworzył ten świat wraz z pionem scenograficznym. No tak. I jakby, tylko to jest absurdalne, prawda? A to nas jakoś nie dziwi. I do tego chciałem tylko jeszcze jedną rzecz, bo wydaje mi się, że do kodeksu dobrych praktyk ja bym strasznie chciał żyć kiedyś w takim przemyśle filmowym, w którym nie używa się słowa poprawka.
Na żadnym etapie. Używa się tylko i wyłącznie słowa zmiana. Ja zauważyłem, że jak zaproponowałem to w paru projektach, żeby nie mówić i nie mówić też script doktor. Bo to nie jest tak, że coś jest chore i właśnie niewydarzone i trzeba to uleczyć. Psychiatra scenariuszowy. Ja strasznie tego nie lubię i strasznie tego unikam. Też staram się jakby w swojej na przykład teraz pracy tam takiej pedagogicznej czy konsultacyjnej, jakby jak jestem trochę po tej drugiej stronie i czytam kolejne drafty i tak dalej, żeby nie mówić, że to jest po poprawkach. Ładna. I w ogóle nie, ale to samo, dokładnie refleksje miałam. Jakby jak mam takie wrażenie, że jednak jak ja już coś teraz wysyłam, to wysyłam coś, co to może nie być docelowym tekstem, ale to jest dobre. Ale nie wysyłasz bubla, nie? Tak, wiesz, nie wysyłam, że to nie jest... nie dzielę się głównym, jakby nie robiłbym tego. Więc... dokończyć jeszcze? Czy... No tylko o to mi chodzi, żeby mówić, że to są zmiany i wprowadzamy zmiany i te zmiany nie muszą czynić scenariusza lepszym. One go czynią innym po prostu. Mhm. Tak. Ja się tu totalnie zgadzam, ale to są już takie, co można zmienić redakcyjnie, w tej pracy takiej redakcyjnej, która do tego, co powiedział Mateusz, ale dokładnie miałam taką samą refleksję. Sama też przede wszystkim, zanim od innych zaczęłam oczekiwać tego języka, sama zaczęłam mówić, czy macie już uwagi do mojego tekstu, zamiast, czy poprawki jakieś mam nanieść, nie? Żeby samemu redefiniować trochę ten język. I też ja sama, kiedy teraz konsultuję z innym teksty, staram się nie używać i bardzo tego sama nie lubię zaczynania zdania od mam problem z. To jest tak symptomatyczne i od razu nacechowuje jakiś kierunek tego, czyli że jest jakiś problem, wszyscy muszą go rozwiązać, czyli jak się go rozwiąże, to będzie z głowy. A to też nie też do końca nie tak o to działa. Chodzi, tak, prawda? Bo rozwiązanie problemu rodzi kolejne problemy zazwyczaj w scenariuszu w nieskończoność. I w ogóle nastrój i klimat pracy trochę zmienia, że kiedy się mówi, słuchaj, ja czuję, że w tym momencie jeszcze by się przydało coś wzmocnić. Nie? Wszystko da się mu powiedzieć inaczej, a równie dobrze można właśnie powiedzieć... To pamiętam Leszka wodza Kajenę de Hickenbotham, że oni o to strasznie walczyli, że Leszek zazwyczaj, jak jest dowolna sprawa, to z mówi, jest problem, Mateusz. Wiesz, jestem... Tak. Nie, jakby ten i mówi, fajnie byłoby porozmawiać o tej scenie. Kaja i Łukasz, czy tak... No, to jest z kolei dyskusja o naszych frustracjach. Jakby schodzimy do coraz niższego poziomu naszej... Psycha, tak. No, zaraz zejdziemy do id, już czego pragniemy. Tak, no rzeczywiście jest, problemem jest to, że scenarzysta jest członkiem zespołu, reżyser jest członkiem zespołu, producent jest członkiem zespołu i oni wszyscy są członkami zespołu na tych samych zasadach. Przynajmniej na początku pracy nad wizją filmu. I takie mam też jakby poczucie, że ten balans jest trochę zachwiany na niekorzyść scenarzystów, którzy są od wnoszenia poprawek i rozwiązywania problemów na swoich własnych, bardzo często tekstach innych osób, które w zasadzie mają ten sam status, czyli członka tego samego zespołu, który ma dowieść projekt do końca. I rzeczywiście tutaj jakby... To wynika z tego, że my po prostu nie pracujemy fizycznie na planie. Po prostu status osoby pracującej fizycznie na planie bardzo podnosi w tym świecie takiego szybkiego działania, podejmowania decyzji, oczywiście pana reżysera, który najczęściej jest mężczyzną. Jakby ten status jakby podnosi w procesie powstawania filmu. Natomiast scenarzyści nie robią takich ciężkich rzeczy, nie pracują ciężko fizycznie. I to jest szef Witkacego mi się jakoś kojarzą. Ale ciekawe, że tak właśnie... na ten plan kładziesz nacisk, że to jest ten moment jakby nobilitujący. Ja w ogóle o tym szczerze mówiąc nie myślałem. Dla mnie na przykład dużo ważniejsze w kontekście takim promocyjnym czy coś było to, że ja jakby troszeczkę się musiałem na początku też ustawić relacje na przykład z producentami tak, że jak jest festiwal i jesteśmy na festiwalu, to ja muszę być na każdym Q&A z Jankiem. To znaczy, że to nie robimy tak, że jest Q&A z reżyserem, bo dlaczego, skoro jestem też scenarzysta. I to pamiętam, że pierwsze dwie w Wenecji i w Toronto to było takie... No, takie wtrynienie się, w sensie takie, że ja miałem kontakt z publicystą. Rozstrzygniowy po prostu byłeś. Trochę tak, ale oczywiście też Janek coś jakby... chodzi mi o postrzeganie tego zewnętrzne, bo tak naprawdę tak, nie byłeś, tak, miałeś tak, prawo ale, oczywiście do tego. Ale to na przykład było dla mnie dużo bardziej definiujące. Bo na przykład w Wenecji to w ogóle ja
byłem na ceremonii i ona była mała, bo to była taka sekcja trochę robiona przez dzieciaki licealne. Znaczy przesadzam, bo teraz dużo filmów tam dostaje Oscary z tej sekcji, ale to jest ta Venice Days, czyli to taka sekcja Giornata degli Autori. Taki jakby piąty w kolejności, czy tam ex aequo czwarty konkurs w Wenecji. Ale wciąż na przykład to było dla mnie bardzo w sumie fajne, że Janek powiedział, słuchaj, ja, jak wiedzieliśmy, że dostaliśmy tam dwie nagrody, że słuchaj, ja jestem takim trochę trolem jaskiniowym, ja nie będę leciał, bo on już wrócił do Warszawy, a ja zostałem sobie jeszcze i tak w Wenecji na jakiś tam czas. I to weź ty po prostu pójdź i tę ceremonię zrób, i tam wywiady jakieś i tak dalej, nie? I jakby przemowy. I to było, pamiętam, że to było dosyć naturalne, ale pamiętam, że jak później miałem wywiad z jakąś psycholożką, która pisała właśnie o psychologii procesu powstawania filmowego, powstania dzieła filmowego i pisała jakiś taki doktorat. I pamiętam, że jak to opowiedziałem, to było bardzo jakby szokujące. Ale właśnie sobie teraz sobie uświadamiam, jak dużo rzeczy, które... Ja też pewnie jakąś taką delikatną rozczyniowością na początku sobie pozałatwiałem w procesie promocji, ustawiło później to, ten jakby status lepiej, nie? A plan mam wrażenie, że tak nie działał, bo plan dla mnie też jest taki bardzo w sumie hierarchiczny właśnie, że możesz tam być, okej, ale jakbym tam był na przykład jako asystent reżysera, tak? Bo też oczywiście z moim control freakowym rozważałem, jakby się tutaj móc trynić i po cichu jednak patrzeć wszystkim na ręce, ale pomyślałem, że właśnie to nawet paradoksalnie mogłoby zadziałać na niekorzyść. Bo słyszałem już o wielu takich sytuacjach, że właśnie scenarzystka czy scenarzysta chcą za wszelką cenę uczestniczyć w procesie, więc wchodzą w jakąś rolę i później przynoszą kawę aktorom, przez 30 dni nie śpią, wymęczeni, nie mają i tak dostępu do tego powstawania filmu i są jakby w tej hierarchii w gruncie rzeczy zepchnięci dużo bardziej gdzieś na dolne szczeble, niż kiedy przychodzą jako scenarzyści, scenarzystki na plan. Tak, no to jest właśnie najbardziej frustrujące, że trzeba pewne rzeczy sobie samemu wychodzić, tak. I trzeba trochę być bezczelnym. Gdybyśmy zrobili Czerwonego Pająka, to film był pokazywany w Karolowych Warach, to mnie nie zaproszono. I tak bym nie przyjechał, bo byłem wtedy gdzie indziej. Nie, ale doskonale to rozumiem, ale tak powinni cię prawa, żeby nie zostałem zaproszony i to był taki jakby taka lampka ostrzegawcza, że tutaj jednak pewne rzeczy, nawet konwenans i to, że jestem jednym z twórców filmu i brałem udział od samego początku powstawania scenariusza i pracowałem nad nim długo, to jakby nic nie znaczy, bo po prostu nawyki środowiska i nawyki biznesu są takie, że scenarzysta to nie jest jednak... Tak dobrze prezentuje właśnie na przykład na Q&A'ach i na materiałach promocyjnych jak reżyser. To jest jakby też dużo rzeczy do załatwienia, też pewnie przez gildię, bo niestety trzeba sobie pewne rzeczy rzeczywiście zapisywać. Ale gildia tego sama nie wytupie. Ale teoretycznie musimy... w umowach jest obowiązek zawarcia w procesie promocji scenarzysty. Tak, ja jakby teraz tego pilnuję i zapisuję sobie takie rzeczy w umowach. Ja się strasznie cieszę, że na Oscary było dużo wejść, bo gdyby nie było, to czuję, że do dziś teraz bym wam opowiadał, gdybym nie wszedł na Oscary. Ale mówisz, Krzysztof, że gildia sobie sama tego nie wytupie. To z kim może to wytupać i jak to wytupać? Znaczy to są działania chyba dwutorowe. Z jednej strony gildia faktycznie tak, oczywiście coś tam zgłasza do organizacji, dajmy na to producentów. Producenci powinni wewnętrznie jakby mówić, że przyszło takie zgłoszenie, jest prośba, jest postulat, jest jakiś propozycja kodeksu dobrych praktyk. A z drugiej strony no, musimy my mieć świadomość. Każdy musi sobie też wytupywać to samodzielnie. Te zapisy w umowach są szalenie istotne, żeby były te wszystkie podstawowe jakby prawa zagwarantowane w umowach. Też trzeba, jak wszyscy scenarzyści w liczbie, nie wiem, tam 200 czy 300, którzy działają aktywnie na rynku, będą o to prosić, to zgłaszać, przedkładać takie umowy, no to one staną się praktyką. Tak. Po prostu. Kajo? W kontekście właśnie gildii i tych kodeksu dobrych praktyk i twoich doświadczeń wytupywania sobie pewnych rzeczy. Mm-hmm. No tak, wytupywanie to jest proces żmudny i często bezowocny i przykry. Ja myślę, że to są, jakby uderzyło mnie to, co powiedział Łukasz i moim zdaniem ma 1000% racji. Ja bym to podzieliła trochę na dwie sprawy, to znaczy czym jest scenarzysta dla reżysera i dla ekipy i sprawy takie już czysto kontraktowe, bo dla mnie to są trochę dwie różne rzeczy.
I ja rozumiem z czysto ludzkiej, emocjonalnej perspektywy, dlaczego jeżeli się spędziło 30 dni na planie w ekstremalnym pośpiechu, na wielkich emocjach, konfliktach, od rana do nocy w niedoczasie, te 30, 40, 50 dni, w polskich warunkach aktualnie pewnie bliżej 20, to... Za to 18-godzinny dzień pracy. Dokładnie. W nudzie, niewyspaniu i ze złym jedzeniem. To rozumiem, dlaczego wszyscy nie chodzą po tym planie i nie myślą... Jeszcze jest Kaja, przecież siedzi w domu przy komputerze. Ja to w pełni rozumiem emocjonalnie oraz Maciek, Piotrek, Kasia, montażysta, bo to jest trochę ta sama sytuacja. Ja to rozumiem i nie mam do tego pretensji. Natomiast jest to, o czym też tutaj mówiliście, że są sprawy takie już czysto kontraktowe, czyli obecność na festiwalach, obecność w stopkach, tantiemy, dopisywanie się do tantiem. To jakby jest ta sfera takiej emocji planu i tego, co powinno być po prostu wyryte dłutem na kamieniu w tym kontrakcie i tak po prostu jest. Tak, i pewnie nawet najlepszy kontrakt bez dobrych relacji i tak nie zagwarantuje takiego udziału. Tego się obawiam. Tak. Oczywiście, tak, że tak, jasne. Natomiast ja mam wrażenie, że trzeba też jakby zarówno w kontrakcie, jak i też na początku, na przykład dla mnie takie miałem doświadczenia, być dosyć mocno roszczeniowym i załatwić sobie nawet, ja przynajmniej tak miałem, trochę jakby więcej niż się rzeczywiście chce. Bo później można sobie zrezygnować z wywiadu i nikt nie będzie płakał, że nie pojechał scenarzysta, tylko wyśle się aktora zamiast i tak dalej. Nawet jeśli... Z montażystami to na przykład ja też tak miałem, że byłem do Canal Plus gdzieś zaproszony. I był pomysł, żebym był z Elizą Rycembel i chyba z Bartkiem Bielenią w programie. Jakby zaproszono mnie i tak trochę też konsultowano, z kogo jeszcze. I ja powiedziałem, no to przysłuchajcie Przemka Chruścielewskiego koniecznie, ja do niego zadzwonię. Zadzwoniłem do Przemka, do montażysty wybitnego, członka Akademii też teraz amerykańskiej. I jakby umówiłem się z nim, że to robimy z tym Canal Plusem i tak dalej. No i po prostu zrobił się z tego potworny kwas, bo Canal Plus mówi, że no nie, że ich nie interesuje montażysta, że to jest trochę za mało jednak medialne. I miałem takie, wtedy mnie to uderzyło, że to jednak on też wybitnie mówi, ciekawie jakby ma taką w ogóle jakąś ogładę i to nie jakby... On jest też bardzo dobrym edukatorem. Jest świetny, no właśnie. I miałem wtedy takie, pamiętam takie poczucie, że czułem się z tym dosyć słabo, bo miałem takie wrażenie, że jakby chciałem ja zrobić jakąś przysługę, a w sumie znaczy przysługę, coś, co mi się wydawało sensowne też po prostu dla programu, kwas. A wyszedł jakiś taki kwas, nie? I tak. Tak sobie myślę, że nawet jeżeli te kontrakty bez dobrych relacji do końca niczego nie mogą zagwarantować, to przynajmniej dają pewnie jakieś prawo do egzekwowania później tego, dokładnie, tak? To jest kwestia już legalna i prawna, że można po prostu wziąć prawnika i są podstawy po prostu do egzekwowania tego. Tak. Więc to jest na pewno istotne. A słuchajcie, macie wrażenie, albo nie, właśnie to jest pytanie, nawiązuję do tego, o czym Mateusz wspomniał tak jednozdaniowo jakiś czas temu, że czy dzięki jakby serialom premium i tego, że tych seriali premium w Polsce mamy coraz więcej. Ta pozycja scenarzysty, znaczenie scenarzysty w jakiś sposób się zwiększa, bo ty, Mateusz, wspomniałeś właśnie o tym, że to jest trochę twoje doświadczenie, że chodzi mi o to, czy w ogóle, czy w Polsce coraz bardziej pojawia się, jest przestrzeń na to, żeby rzeczywiście to było tak jak w serialach amerykańskich, w tym sensie, że scenarzysta, że showrunnerem jest scenarzysta, tak? Że to jest twórca serialu. Reżyser jest jakby bardziej do wynajęcia, a to scenarzysta jest tym głównym twórcą. Wiesz, nie do wynajęcia i pewnie też nie głównym. Ja myślę o tym w takich kategoriach jednak, że ja na przykład nie uważam, żeby był jakiś główny twórca filmów, które dotąd zrealizowałem. Tak? To znaczy po prostu byli różni twórcy i różne twórczynie i tak naprawdę na różnych etapach różne osoby odciskały swoje piętno. W jakimś sensie można powiedzieć, że Bartek Bielenia czy Maciek Musiałowski stworzyli te filmy w pewnych jego aspektach w dużo większym stopniu niż ja, ale w innym stopniu jeszcze operator tak naprawdę stworzył je bardziej niż jakby, wiesz, film jest tak złożonym, hybrydowym jakimś medium, że myślę, że podobnie może być przy serialu. Aczkolwiek przy filmie, przepraszam, tylko wejdę słowo, że przy filmie jednak mówi się częściej, tak, że Boże Ciało, film Jana Komasy. Przy serialach już inaczej trochę, mam wrażenie, wygląda. Tak, w takim odbiorze społecznym tak, natomiast to są jakieś tam skróty, które są, myślę, takie trochę potrzebne ze względu też na to, żeby nie pisać Boże Ciało, realizacja i 40 nazwisk. No ale formalnie to też na przykład producent, prawda, zatwierdza ostatni draft, a nie reżyser. Więc to, jakby w sensie tych tak naprawdę różnych, wiesz,
osi i punktu widzenia myślę, że jest dużo. Ja na pewno o serialu teraz na przykład tak myślę, że jak myślę o jakichś takich swoich bardziej autorskich rzeczach, to myślę o pracy w ogóle w zespole, w którym byłby zespół reżyserów, reżyserek, które by tę jakby jakąś wyjściową moją iskrę, wizję też jakoś przemieliły po swojemu i zrobiły też z tego coś swojego. Na pewno widzę to już teraz przy jakby jakichś powstałych rzeczach. No nie wiem, wydaje mi się, że w Kanal Plusie teraz ostatnio mi się pojawia ten taki serial, jakiś taki Pisarze. Pisarze, serial na krótko. Tak. No i tam na przykład jest ta taka praktyka, prawda, że jest autor odcinka i to nie jest reżyser, tylko scenarzysta. To oczywiście ma jakiś tam związek. Mimo, że, cały sezon reżyserował teraz Paweł Maślona, to rzeczywiście... nawet tego nie wiedziałem. Tak, nie? Widzisz, ale dokładnie tak, że głównie się mówi o autorach scenariuszy. O autorach odcinków. I teraz... wyjątkowa sytuacja, to są znani pisarze. Tak. Wyjątkowa, ale teraz na przykład też pracując przy czymś innym z Kanal Plusem, mam wrażenie, że to może być, mam nadzieję, taką trochę cichą, trochę kierunek, w którym w ogóle też Michał Oleszczyk jako tam kierownik literacki w Kanal Plusie będzie troszkę może to ciągnął, bo to teraz na przykład też jest właśnie taka inna sytuacja jakiegoś serialu też antologicznego, w którym są różni scenarzyści i scenarzystki zaproszeni do pisania takich autorskich, niezwiązanych ze sobą odcinków znowu trochę i będzie ta sama chyba reżyserka z tego co wiem, ale właśnie wydaje mi się, że to może też trochę w ogóle zapoczątkować taki trend, w którym jak coś jest antologią, no to już w ogóle, prawda, ta rola osoby, która wymyśliła ten konkretny odcinek, te postacie jest dużo jeszcze większa. Większa. Scenarzysta jako właśnie showrunner, czy ewentualnie zwiększona rola scenarzysty w serialach premium. Marta i Łukasz, no wy pracowaliście przy serialach premium. Marta Watacha, tak, Łukasz Król, więc wasze spojrzenie na pewno jako praktyków też tutaj będzie interesujące. Przy Watasze był zespół, nie? I tę rolę headwritera, która uważam, że była, pełnił ją mój mąż Piotrek, który wiem, że z producentem kreatywnym stworzył przy tym projekcie team, który był z sobą w stałym kontakcie i to wykraczało zdecydowanie poza prace stricte scenariuszowe. I uważam, że przynosiło bardzo dobry efekt. Bo to też jest tak, kiedy jest projekt, w którym są różni reżyserzy, nie jeden, który wydaje się, że kiedy jest jeden reżyser, wydaje się, że wie, jakby, że ma całość, że ją trzyma, jakoś ogarnia. W przypadku różnych reżyserów faktycznie większy nacisk jest na to, żeby to producent czuwał nad tą ciągłością, a producent też jest w stanie nad tym czuwać, kiedy ma wsparcie, no bo on też ogarnia tysiąc innych rzeczy po prostu. I to na pewno jest pomocne. Natomiast czy tu wejdziemy w taki tryb showrunnerski? Nie wiem, trudno mi przewidzieć, bo od niektórych producentów wprost słyszę, nie, to się w Polsce nie stanie. A niektórzy z kolei słyszę, tak, jasne, my chcemy, bo czują, że to znosi z nich taką odpowiedzialność za samą historię, za spójność. Tak, nie? Za merytoryczność, dokładnie. I oni tego chcą, bo wolą się skupić w tym czasie na innych wymiarach produkcji, nie? Więc myślę, że to zależy po prostu i od stacji, od platformy. Coraz trudniej jest na pewno zrobić serial premium, czy w ogóle, no... Patrząc po tym, jak dużo powstaje w Polsce teraz seriali, bo pamiętam, jak w pewnym momencie przy castingach mieliśmy swoje typy, ale jeżeli plan zdjęciowy trwa ileś miesięcy, czyli aktor jest naprawdę wyjęty z innych zobowiązań, a równolegle gra w 5 innych serialach, no to jest to po prostu też coraz trudniejsze logistycznie, żeby to spiąć, żeby to było możliwe, więc nie wiem, jak długo to potrwa, czy taka pętla się nie zadzieje, że wrócimy trochę do takich bardziej jednak komercyjnych, prostszych w przyswajaniu historii niż... Myślisz, że nie? Nie wydaje mi się. Znaczy, bo po prostu presja rynku jest taka, że my już nie będziemy konkurować tylko sami ze sobą w swoim własnym rynku, tylko musimy konkurować z innymi serialami oraz ci, którzy zamawiają, stacje, które zamawiają seriale, to też są globalne korporacje. I one nie będą produkować tylko na polski rynek, tylko muszą mieć produkty na cały świat. I
jakby nie liczyłbym na, jakby na podniesienie statusu scenarzysty, jeśli chodzi o to, że showrunner zostanie doceniony. Myślę, że przez praktykę rynkową, po prostu przez to, że będzie się robić więcej takich seriali, to się po prostu naturalnie stanie. Co nie oznacza, że będziemy mieć jakieś gwiazdy z showrunnerów, bo to się po prostu raczej nie wydarzy. Dlaczego tak sądzisz? Bardzo pesymistyczny. Dlatego, że to jest walka z ego twórców różnych i jakby dzielenie się statusem. No, ale my też mamy ego. No, to prawda, tak. Tylko musisz z Jankiem Komasą popracować, bo to będzie dla ciebie najlepsze. Będziesz tak połychany, jak będę Mateusz. Zobaczcie, to też zależy od tego. On potrzebuje teraz też scenarzysty. Tylko jakby szansą rzeczywiście jest to, że tych seriali premium się robi coraz więcej. Po prostu roboty scenariuszowej jest więcej. I stąd ta waga scenarzysty się pewnie zmieni i status scenarzysty się też zmieni może na plus właśnie przez to, że po prostu będzie więcej tekstu do napisania. I będzie też większa presja na to, żeby te teksty były lepsze, żeby była bardziej uniwersalne i żeby to były też produkty, które są w stanie konkurować z globalnymi produkcjami, co jest bardzo dużą odpowiedzialnością, jeśli chodzi o pracę scenariuszową, bo niewielu jest takich scenarzystów, którzy będą w stanie jakby konkurować też w taki sposób. Musimy o tym wiedzieć, musimy też być tego świadomi, że pewien kontekst kulturowy nasz, on jest zbyt wąski i musimy wyjść poza niego, właśnie bardziej opowiadać bardziej uniwersalne historie i to jest jakby też szansa dla dobrych scenarzystów, którzy będą mieli tego świadomość, żeby też wyjść poza Polskę oraz przez to wzmocnić status scenarzysty w samym procesie powstawania serialu albo filmu. Jak twój poziom pesymizmu, Kaja, w tym temacie? Podobne co Łukasza, czy wyżej, niżej? Mój poziom pesymizmu jest jak zawsze wysoki, czyli bezpieczny życiowo. Nie rozczarujesz się. Dokładnie. Niektórzy twierdzą, że pesymiści i pesymistki są szczęśliwsze, bo przyjemność, ta mniejsza przyjemność, ale też to kiedy mają rację, a ta większa przyjemność to kiedy nie mają rację. To, dokładnie. Nawiązując do tego, co mówi Łukasz, ja myślę, że trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że te seriale teraz, bardziej niż jeszcze 10 lat temu, produkują właśnie międzynarodowe korporacje. Już nie telewizja XY, która mieści się tutaj i zarządza nią pan ZA czy BC, tylko to są międzynarodowe korporacje, które produkują jednak obarczony dużym ryzykiem finansowym produkt. Nie umiem sobie na tak zwany chłopski rozum wyobrazić, dlaczego taka korporacja chciałaby oddać kontrolę nad takim produktem scenarzyście. Ale może się pomylę, zobaczymy. Wiesz, ale w modelu amerykańskim, ja nie mam wprawdzie też przez pandemię żadnych doświadczeń, ale na przykład przy tym serialu na podstawie Hejtera, zainspirowanym, robionym przez amerykańskie HBO, to dla nich było potwornie ważne, żebym ja zadeklarował, że jakby co, to mogę być nie showrunnerem, bo ja też nie chciałem, bo to za duża rzecz na pierwszą akcję, ale żebym był producentem, tak, tego wykonawczym, żebym był być może autorem odcinków, żeby jakby im zależało, nie mi, żeby oni mieli potencjalnie możliwość uruchomienia mnie też jako autora na przykład. Tylko pewnie to jest takie myślenie właśnie, wydaje mi się, typowe tak naprawdę w Stanach, że jakby autor, zwłaszcza w kontencie telewizyjnym, tak, musi być co najmniej jakby, wiesz, jako producent zaangażowany w tworzenie. Tylko myślę, że to jest trochę tak, że tam tak jest od dawna. No okej, okay, że to się nie przeniesie szybko na polskie struktury. Jeśli sytuacja musi zaistnieć po raz pierwszy gdzieś, to jest to dużo, okay, dużo trudniejsze. Ale tam dużo rzeczy jest od dawna, a tutaj uczymy się ich. No to prawda. Natomiast wydaje mi się, że to będzie trudniejsze tutaj, nie mówię w ogóle na świecie. Masz rację. Tylko ja muszę zaprotestować przeciwko temu tonowi, który... idzie optymizm. Tak, fala optymizmu. To właśnie jest fantastyczna okazja, żeby tę pozycję gdzieś wytupać, obronić czy wzmocnić scenarzysty. Oczywiście jest potrzebna, po to żeby być showrunnerem, potrzebna jest jakaś przynajmniej elementarna wiedza o produkcji, tak? No bo nie można być showrunnerem, jak się tam nie rozumie, jak to mniej więcej działa. Wydaje mi się, że na zasadzie mechanizmu, o którym Łukasz mówił, że zwiększa się liczba, rola, ranga i potrzeba scenarzysty. To jest fantastyczna okazja.
mądry zarządzający szef produkcji stacji będzie zawsze zabiegał o obecność świadomego scenarzysty, jako jakkolwiek tego nie nazwiemy, showrunnera, mówiąc w uproszczeniu, bo to jest po prostu mądre, to jest pożyteczne. Bo nikt tak nie ogarnie tego rozległego materiału, mówiliśmy 480 minut, czyli cztery filmy w jednym, a jak człowiek, który to napisał, to jest jakby oczywista, jakby oczywistość dla mnie. Ja też chcę przeciwko pesymizmowi tylko powiedzieć, że patrzcie, kiedy byli Bogowie? 2014, 15? 14. 14. To dla mnie był pierwszy moment, kiedy ja się w ogóle dowiedziałem o tym, że w Polsce teraz zawód znowu jest istnieje. Jakiś taki zawód. Znaczy wiadomo, że już wcześniej sobie tam na przykład rozwijałem. Mówmy profesja, ciało. Słowo zawód ma tak, te dwa znaczenia. Tak, ale koszmarne. No i właśnie pamiętam, że wtedy mi się pojawiła taka lampka, kurczę, może ja nie muszę tego, no nie, jeszcze nie Bożego ciała, ale jakiegoś tam czegoś reżyserować. Tak, bo przecież mogę to po prostu napisać, to też będzie super. I tak naprawdę moim zdaniem to był dla mnie, wiem, że wcześniej oczywiście ta profesja istniała i tak dalej, i tak dalej, ale chyba w trochę też innym zakresie, bo takim nie było takiego postkomunistycznego, szybkiego jakiegoś pomysłu na to, co zrobić z tą profesją, prawda? Bo jakby kiedyś to były zespoły literatów i tak dalej. No jednak jesteśmy 7 lat później. I ta ilość, liczba filmów, które były takimi projektami autorskimi, scenariuszowo, o których się słyszało, no oczywiście głównie w ramach branży, ale też trochę poza tą branżą, jest jednak bardzo duża. Tak, tak mi się to jest wydaje. Dosyć imponujące, jak się na to spojrzy, że są te ja zrobiłem zestawienie twoje filmy, są filmy dwa Roberta Bolesto, tak. Są za teraz będzie twój projekt, twój serial, tak? Jakby twoje seriale, które też były tak komunikowane, głównie przez zagraniczne media, ale jakby twoimi zdjęciami, a nie zdjęciami reżysera, nie pamiętam. Nawet No tam była grupa różnych. Ksawery Żuławski. A, w tym Ksawery. No właśnie, tak. No to chodzi mi o to, że jednak, no wiecie, to się też zmieniło, wydaje mi się, w takiej jednak świadomości, że jak mój brat miał stłuczkę ostatnio samochodową, to pani powiedziała, o, to z tej rodziny od Bożego Ciała coś tam, jak ja byłem u dentysty, to też dentysta powiedział, co na to tato? Że wszystko tam śledził. Jakby to jakiś czas temu, gdyby ktoś mi powiedział, że w ogóle jest możliwe bycie scenarzystą, który ma taką nawet, oczywiście minimalną, ale jednak jakąś rozpoznawalność, który ma jakoś takie też, jakiś w ogóle status nawet w ramach branży i tak dalej. I to mi się wydaje, że to jest 7 lat. Jakby Bolesto był bardziej gadatliwy, to byłoby jeszcze lepiej. To byłoby lepiej. Trzeba go tak naprawdę, dla moim zdaniem, z punktu widzenia polskiego scenopisarstwa, trzeba zmienić osobowość Roberta Bolesto. Robert jest. Wtedy będziemy w domu. Na następny okrągły stół zaprosimy go i spróbujemy zmusić do rozmowy. Rasowo, ale tak. Nie chce mu się gadać tak. Najczęściej. Tak, chociaż ja zrobiłem takie zestawienie na potrzeby jakichś tam... Właśnie, odczytamy. Niech napisze oświadczenia, my odczytamy. Zrobiłem zestawienie na potrzeby jakichś gildiowych dyskusji, scenariuszy, które... filmów, które zdobyły Złote Lwy w Gdyni w ostatnich 20 latach, bodaj czy 21, ponad połowa filmów to są filmy jednak ze scenariuszami autorskimi. Bo tam jest jeszcze Grzesiek Łoszewski, jego komornik, jest Różyczka i scenariusz Maćka Karpińskiego. Ale a też... Rewers był czyj? Rewers jest Barta. Andrzej Barta. W ciemności Agnieszki Holland napisał tak. Harwood, nie pamiętam kto. Harwood. A jest też scenarzysta jedyny, jakby nie tam, że 10 osób to pisało i kleciło. Tak. Więc w ogóle to jest, no, tylko nie mówiło się o tym z jakiegoś tajemniczego powodu parę lat temu. Trochę seriale może to niosą, ale nie sądzę. Myślę, że to jest po prostu wielkość rynku, efekt skali. To znaczy przy małym rynku, który był 10-15 lat temu, tych filmów było mniej. Faktycznie bardziej się mówiło o jakby reżyserskich tam dokonaniach. Teraz jak filmów jest 40 i to jest więcej przestrzeni chyba na to, żeby mówić o autorach. Plus reżyserzy i reżyserki wykształceni w Łodzi przestali się wstydzić tego, że nie potrafią często pisać. No tak. Nie w sensie, że nie potrafią, że są w tym źli, tylko że nie na lubią tego. Najciekawsze nazwiska, pewnie kogoś pominę, przepraszam z góry, ale najciekawsze nazwiska tego młodego de facto pokolenia przed 40 czy tuż po, czyli Komasa, Smoczyńska, Matuszyński, to są ludzie korzystający intensywnie, współpracujący na fantastyczny sposób i ze scenarzystami. To prawda. No tak. To hello.
Tak, to prawda. Rzeczywiście to są ludzie, którzy kręcą na podstawie nie swoich tekstów, tak? To są największe sukcesy. Oczywiście jest też Tomek Wasilewski, który robi kino stricte autorskie, to również odnosi sukcesy, ale już Małgosia Szumowska, bym powiedział, że raczej to jest team, to tworzy, prawda? Teraz zresztą współreżyseria, współprodukcja z Michałem. Fajne. Wracamy do tej, wracasz Krzysztof często do tej wielkości rynku i teraz tak się zastanawiam właśnie, czy stawką tutaj tak naprawdę nie jest właśnie znalezienie na tym naszym rynku o takiej wielkości, no jest wielkość tego rynku taka, jaka jest. Znalezienie miejsca po prostu na różne modele kina, tak? No bo już parę razy się pojawił ten model kina autorskiego, reżyserskiego, ja który uważam, był u nas jest bardzo istniał. I że on jakby być może jest odpowiedzialny za to. Ta teoria autorska też, że to reżyser jest autorem filmu. Dyskusja jajko czy kura, wiesz? Tak, ale to jest, chodzi mi o to, że jakby, że ta tradycja i to myślenie jest w dużej mierze pewnie odpowiedzialne za ten niewystarczający czy niezadowalający status, niesprawiedliwy też status scenarzysty. Mówisz, Krzysztof, o wielkości rynku i mówimy tu o różnych modelach, bo chyba rzeczywiście, my to już wspominałeś o tym modelu reżyserskim, o teorii autorskiej, że to reżyser jest autorem filmu i to on pewnie jest w dużej mierze odpowiedzialny za ten niesprawiedliwe postrzeganie, za to niesprawiedliwe postrzeganie scenarzystów i lekceważenie ich. Natomiast pytanie właśnie... jak dużo miejsca jesteśmy w stanie znaleźć na tym naszym rynku do tego, żeby współistniały ze sobą różne modele. Model, w którym reżyser sam sobie pisze scenariusz i po prostu jest to kompletnie autorskie kino, bo przecież nie chodzi o to, żeby ten model wyrugować, ale z drugiej strony ten model producencki, z trzeciej strony ten model, gdzie właśnie jest to praca zespołowa, gdzie scenarzysta jest równoprawnym twórcą filmu i tak dalej, i tak dalej. Jest tu tradycja kina autorskiego, ale to jest nieprawda, że ono jest jakby jedynym słusznym i wcale nie jest dominujące. Dlatego, że myślę, że są oba i masa pośrednich form. One są najciekawsze dla mnie, czyli jest na pewno model kina autorskiego, gdzie reżyser faktycznie daje swoją czystą, autorską wypowiedź, Tomek Wasilewski, ale jest też kino Wojciech Smarzowski i tak dalej. Tak, producenckie stricte, gdzie po prostu jest... Często współpracuje, nie, z autorami? To prawda, ale... No przecież tak. Kler jest napisany z Wojtkiem Rzechakiem, dobrze pamiętam. Tak, ale produkowany też przez Wojtka Rzechaka. No to przez ojca chyba. Tak. A może przez ojca? Bo jest dwóch. Okej, okay. To prawda. Ale dużą część napisał sam, no i ktoś jest bardzo autorski. Paweł Pawlikowski też przecież pracuje ze scenarzystami. Zawsze z kimś. Tak. Zawsze z kimś, także... Oni niestety czasem kończą jako konsultanci, zaczyna się od pisania. A ja strasznie cenię gdzieś ten środek, żeby nie zapominać o tej tradycji kina autorskiego i z niej czerpać, nie? Tak jak ty miałeś z Jankiem, który jest wyrazistym twórcą po Łodzi, gdzie pewnie się nauczył, Jerzy Haas, coś tam. Ale ja go w idealnym w dołku złapałem. Tak. W dołku, w którym wiedział, że on już, dla niego się to wyczerpało. Dlatego was poznałem, bo czułem, że to będzie dobrze działać. I on jakby totalnie po prostu miał taką, widziałem tą ulgę, że o Jezus, wreszcie ja nie muszę wymyślać, tak co. Skupiam się ja na tym jak, i to jest ogromnie dużo jak w filmie, to jest często... więcej niż 50%. To nie reżyserzy są problemem doceniania scenarzystów absolutnie. Jeśli już miałbym wskazywać winnych... O, wreszcie! Yes. Prokurator Rak wygłosi przemowę. Dokładnie. To bym więcej rozmawiał... Myślę, że gildia musi na pewno więcej rozmawiać z producentami. To oni muszą mieć świadomość. I też prasą później, bo czasem nawet producenci zrobią porządny na przykład statement o filmie taki... A redaktor wytnie, prawnie skupi się na drugoplanowych postaciach. Trochę tak jest. Czy ten model pracy zespołowej właśnie w przeciwieństwie do tego, może nie w przeciwieństwie, ale jakby koegzystujący na rynku z tym modelem właśnie trochę ten patriarchalnym, bo mówimy najczęściej jednak wciąż o mężczyznach, tego wszechwładnego reżysera, to jest coś, co obserwujecie też już ten model, że on jakby coraz większą popularność zdobywa, Kaja? Ja myślę, że z takim modelem wszechwładnego reżysera ja się nie spotkałam. Być może za późno przyszłam do tego zawodu i te czasy już po prostu przeminęły, zanim ja zaczęłam pracować jako scenarzysta. To jest chyba jakaś trochę pieśń przeszłości, takie mam wrażenie. Że jest za dużo też teraz takich uwarunkowań koprodukcyjnych, finansowych, żebyśmy mogli jechać na tym romantycznym koniu, że reżyser o wszystkim decyduje i reżyser jest władcą wszystkiego. No bo formalnie to jednak jest kino producenckie tak naprawdę, bo formalnie przecież producent za to odpowiada, ma te umowy, ma to w łapie, tak? Jechać na romantycznym koniu, to bardzo ładne. Natomiast ja muszę powiedzieć, i nie wiem, czy mnie nie wydalą z gildii za to, ale powiem to i tak, że ja tego romantycznego konia bardzo lubię. To znaczy ja dobrze się czuję w sytuacjach, kiedy jest silny reżyser. Przy czym silny reżyser to nie jest reżyser, który krzyczy i poniewiera wszystkim. I to jest bardzo słaby reżyser.
Reżyser silny to jest reżyser spokojny, empatyczny, który wie, co robi, który się nie boi rozmów. I jeżeli w takim projekcie jest taki lider, no to tylko po prostu się cieszyć i chodzić do Częstochowy na pielgrzymki. Tak się zdarza, zdarza się czasami inaczej, no to różnie bywa, ludzie są różni. Natomiast dla mnie osobiście ta wiodąca rola reżysera, no jest takim dogmatem, w który ja wierzę. To znaczy, wydaje mi się, że jednak film jest też tak dużym przedsięwzięciem, które oczywiście wymaga współpracy, natomiast wymaga też kogoś, kto to wszystko zepnie. W inteligentny sposób, z klasą, nie poniewierając ludźmi, robiąc to w twórczy sposób, wytwarzając dobrą atmosferę, ale wydaje mi się, że to jednak jest konieczne. Dobrze, dobrze słyszeć to, że ten model właśnie wszechwładnego reżysera, despoty, który w większości przypadków jest mężczyzną, trochę już odchodzi do lamusa. Mam nadzieję, że rzeczywiście tak jest i w kontekście jakiejś genderowej równości, równego dostępu, równych szans i w kontekście też pracy na planie. Marta, z twojej perspektywy? Znaczy ja bym powiedziała, że to, co nie wiem, już chyba padło o tym młodszym pokoleniu reżyserów, że tam procentowo jest na pewno najwięcej takiego podejścia, gdzie szuka reżyser tego dialogu i naprawdę też czerpie z wiedzy, z doświadczeń scenarzysty. To jest bardzo fajne. Natomiast zgadzam się też z tym, co powiedziała Kaja, że w filmie czy w serialu, tym bardziej, kiedy jest dłuższa narracja, musi być ktoś, kto totalnie czuję, o czym chcę opowiadać i to ciągnie. I to, że demokracja gdzieś tam w pewnym momencie przynajmniej z moich doświadczeń, jest dobra do pewnego momentu, ale potem musi być ta jedna osoba, która powie, robimy tak, już w tym momencie, bo po prostu jest za duża presja czasu też, za dużo możliwości. Tak samo scenariusz można poprawiać. Zmieniać. Sama. Coach Pacewicz zadowolony. Można zmieniać bez końca i tak naprawdę na każdą scenę można znaleźć 1000 patentów i też zawsze musi być ten ktoś, ta osoba, kto powie, wystarczy, już jest dobrze, idziemy dalej, nie? I więc tutaj pytanie, czy to właśnie jest u nas nadal reżyser, czy to już jest producent, czy ten management się rozkłada. Rozkłada, też, dokładnie. No. No, rzeczywiście to się zmienia i ja mam takie szczęście, że pracowałem przy projektach, które rzeczywiście w jakiś sposób reżyser zawsze jakby odciskał na nich bardzo duży, duży taki ślad reżyserski. Mój Czerwony Pająk jest filmem autorskim i reżyserskim mocno. Król jest wyreżyserowany przez Janka Matuszyńskiego, to jest jakby jego reżyserska wizja. Natomiast ja nigdy nie miałem takiego rzeczywiście poczucia, że reżyser, jak podejmuje decyzję, to jest zawsze racja. Reżyser jest od tego, żeby podejmować ostatnie decyzje, co nie oznacza, że to jest dobra decyzja, bo równie dobrze może być błędna. Natomiast ja wolałbym też, znaczy taką mam predylekcję trochę, że bardzo lubię mainstream, popkulturę i dzięki temu, i to też się u nas zmienia, że powstaje coraz więcej takich stricte komercyjnych projektów i ja nie mam w ogóle z tym problemu. Jakby to jest super. I ja chciałbym się takimi rzeczami zajmować cały czas. I to oznacza, że w takich projektach reżyser jest od tego, żeby dobrze wyreżyserować, a niekoniecznie sprzedać swoją wizję reżyserską. Ja się w takich rzeczach bardzo dobrze czuję, bo to są takie rzeczy, w których rzeczywiście scenarzysta jest jakby doceniany pod warunkiem, że wie, komu służy. Niekoniecznie reżyserowi i niekoniecznie producentowi, ale służy widzowi. I to jest jakby kluczowe. Jakby empatia wobec widza, to oczywiście to się kończy pewnym jakby box-office'owym dochodem albo popularnością w streamingu. To jest oczywiście kapitalizowane później. Też nie mam z tym problemu. I jakby taka zmiana na polskim rynku, czyli że coraz większa presja na coraz bardziej komercyjne projekty będzie oznaczać, że reżyser nie będzie już takim panem i władcą i że będzie jego nazwisko wszędzie, tylko że najważniejszy będzie produkt, najważniejszy będzie serial, najważniejszy będzie film i to, w jaki sposób dociera do widza. I myślę, że rolą takiego współczesnego, nowoczesnego scenarzysty jest właśnie
posiadanie takiej świadomości, że to jest nasze główne zadanie. Że naszym głównym zadaniem jest dotarcie do widza, a niekoniecznie wysługiwanie się wizji reżyserskiej. Bo ona czasami nie, szczególnie w takich projektach, przeszkadza. Mhm. Bardzo się cieszę, że w tej naszej rozmowie pojawiła się frakcja realistów z zabarwieniem pesymistycznym, realistów z zabawieniem i realistek z zabarwieniem optymistycznym, a także optymistów. Wydaje mi się, to że... Ja tak, oczywiście, to, ale Krzysztof również. Natomiast wydaje mi się, że nakreśliliśmy taki obraz rzeczywistości scenarzystów i scenarzystek, w której wciąż jest sporo problemów, ale jednak widzimy też zmiany na lepsze. Dziękuję wam bardzo za tę rozmowę. Krzysztof Rak, Kaja Krawczyk, wnuk, Łukasz Dzień. Maciejewski, Marta Szymanek, Dzień. Mateusz Pacewicz. Ja nazywam się Błażej Hrabkowicz i też bardzo dziękuję. To jest Festiwal Script Fiesta, edycja 9,5. Ten okrągły stół to nie jedyne oczywiście wydarzenie na tym festiwalu, w związku z czym też w imieniu organizatorów, organizatorek zapraszam na kolejne rozmowy, debaty i wydarzenia. Dziękuję bardzo.